I nie będę może tak bardzo oficjalnie, za chwilę chciałbym jeszcze oddać głos, a mianowicie bardzo serdecznie witam Kolegium Prorektorów do Spraw Nauki, Kolegium Uniwersytetu Wrocławia i Opola. Wiem, że Państwo jesteście nawet z Opola też, Pan Rektor przyjechał. Również z wrocławskich uniwersytetów, duża reprezentacja. Również witam serdecznie wszystkich dziekanów i prodziekanów uczelni Wrocławia i Opola, a także przewodniczących, wiceprzewodniczących rad dyscyplin, również przedstawicieli administracji uczelni Wrocławia i Opola. Bardzo się cieszę, że Państwo przyjęliście to zaproszenie. Szczególnie chciałbym powitać Pana Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Pana Profesora Piotra Ponikowskiego, który zaszczycił nas dzisiaj swoją obecnością. Panie Rektorze, czy możemy prosić o dwa słowa? Ja się bardzo cieszę, że Pan Profesor przyjął zaproszenie i dziękuję Ci za tą inicjatywę. Ja myślę, że czeka nas poważna debata o tym, o czym Państwo dzisiaj usłyszycie, czym jest nauka, jakie jest sedno nauki. My się wczoraj z panem profesorem, mogę to ujawnić, spotkaliśmy nieformalnie i przy bardzo miłej kolacji rozmawiali o awansach naukowych, o tym, gdzie jest, jaka jest przyszłość nauki w Polsce, czego polskim naukowcom brakuje. Zidentyfikowaliśmy na pewno wiele obszarów trudnych, albo mniej, albo bardziej. Natomiast ja sam jako osoba, która naukę uprawia od wielu dekad, bo już tak mogę powiedzieć, szczególnie się cieszę dzisiaj na to spotkanie, bo trudno sobie wyobrazić lepszej osoby w kraju niż pan profesor, kto miałby nam powiedzieć o tym, czym jest nauka, jakie jest sedno, co jest sednem nauki i co więcej, jak państwa motywować, przekonywać, wspierać do tego, żeby naukę na najwyższym poziomie, żeby państwo naukę na najwyższym poziomie uprawiali. Ja sam mam, że tak powiem, very strong opinion na ten temat. Myślę, że o tym będziemy rozmawiać, ale jeszcze raz bardzo się cieszę, że pan profesor zechciał przyjechać i tak jak wszyscy, pan rektor, pani profesor, pana profesora serdecznie witam. Myślę, że to będzie początek takiej dobrej debaty. Ja myślę, że w ogóle w środowisku w Polsce naukowemu, uniwersyteckiemu, akademii potrzeba dzisiaj odważnej debaty i decyzji, w którą stronę, o tym rozmawialiśmy wczoraj, w którą stronę powinniśmy pójść, bo jak się okaże na pewno nie tylko aspekt finansowy jest tak ważny, a może nie jest najważniejszy, tak jakby wszyscy myśleli. Mówiliśmy wiele o tym, jak stworzyć przyjazne dla naukowców środowisko. Uniwersytet Medyczny jest specyficzny, o tym też mówiliśmy. Ja nie chcę przedłużać, gdzie mamy tą... I oczywiście chcemy z tego korzystać, obszar kliniki. Oczywiście z jednej strony korzystamy z tego, a z drugiej strony są to dodatkowe obowiązki. Ale na pewno pan profesor o tym wszystkim powie. Panie profesorze, jeszcze raz w skromnych progach witamy i bardzo liczę na dalsze, na kontynuowanie w przyszłości tej współpracy, tego dzisiejszego wykładu, bo myślę, że wrocławskiemu środowisku na dzisiaj z wielu względów potrzeba takiej rozmowy, wspólnej rozmowy, wspólnego stanowiska. Także jeszcze raz Ci gratuluję i dziękuję za tę inicjatywę. Piotrze, też dziękuję za to. Żeby nie przedłużać, myślę, że panu profesorowi oddamy głos. Czy Ty, Małgosiu, chciałabyś jeszcze coś powiedzieć? Ja tylko, jeśli można, organizacyjnie. Teraz będziemy mieli zaszczyt wysłuchać wykładu pana profesora, a później zapraszam państwa bardzo serdecznie do dyskusji. Tak powiedział pan rektor, spotykamy się tutaj też po to, żeby wymienić się poglądami, żeby zadać pytania, żeby powiedzieć, co myślimy. Także bardzo serdecznie państwa zapraszam do aktywnego udziału w drugiej części naszego spotkania. Można, panie profesorze, poprosić? Magnificencjo rektorze, szanowne kolegium, drodzy państwo, droga Małgosiu, przez którą zostałem zaproszony tak naprawdę inicjatywnie. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z państwem. Bardzo dziękuję za zaproszenie i niezwykle miłą atmosferę.
Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym porozmawiać o dwóch rzeczach, które się ściśle ze sobą wiążą. I ten mój wykład, czy ta prezentacja, będzie się składała też z takich dwóch głównych części. Jedna w troszkę luźniejszej atmosferze chciałbym pokazać właśnie to sedno nauki, co to jest nauka, czym jest specyficzna w stosunku do wszystkich innych działań człowieka i dlaczego tak często mamy niespodzianki w badaniach naukowych. Natomiast w drugiej części tej prezentacji chciałbym powiedzieć o kryteriach awansów naukowych. Szczególnie w świetle tej ustawy, która obowiązuje już kilka lat, ale czy to działając w Radzie Doskonałości Naukowej, czy też wizytując różne jednostki, tak jak Państwa, widzę, że w dalszym ciągu jest sporo niezrozumienia sedna tych kryteriów, które obecnie obowiązują i też tego, jak Rada Doskonałości Naukowej podchodzi do awansów naukowych, co może nieco różni się od podejścia poprzedniej Centralnej Komisji. Może nie drastycznie, ale w pewnych szczegółach tak, co wynika również ze zmian w ustawie. Ale przechodząc do już tej prezentacji, zaczniemy, proszę Państwa, od tej sedna nauki. Co to jest nauka? Ale na początek troszkę w historii chciałbym. Dobrze. To będzie najlepsze. Proszę Państwa, ten dżentelmen, którego tu widzimy, to jest Charles Dill, który pod koniec XIX wieku został komisarzem Urzędu Patentowego Stanów Zjednoczonych i szefem tej agencji. Cóż on zrobił? Otóż w 1899 roku, ta data może nie jest ważna, że ona jest precyzyjna, ale zwróćmy uwagę, że to jest koniec XIX wieku, wystąpił do prezydenta Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o likwidację tego urzędu. A jaki był jego argument? Dlaczego ten urząd uważał za niepotrzebny? Otóż napisał takie dość słynne zdanie. Mianowicie stwierdził, że wszystko, co można było wynaleźć, już zostało wynalezione. No, jak widzimy, troszkę się pomylił w swoich osądach. To jest jego oryginalny tekst. Everything that can be invented has been invented. No, jak wiemy, wiele bardzo znaczących wynalazków od tej pory zostało dokonanych, ale na czym polegał jego błąd? Oczywiście przede wszystkim na troszeczkę takim zadufaniu, że otóż wiemy już w zasadzie wszystko, co zawsze w nauce kończy się porażką, bo jeśli sobie uzmysłowimy z jednej strony, jaki jest ogrom naszej wiedzy, ale z drugiej, ile jeszcze nie wiemy, no to jednak ta druga część jest w dalszym ciągu ogromna i pewnie nigdy się nie skończy, bo będziemy ciągle wchodzić w coraz to dokładniejsze szczegóły. Ale w tym momencie warto się zapytać, co to jest tak naprawdę nauka i co my nazywamy nauką i co nazywamy badaniami naukowymi. No i gdybyśmy mieli zdefiniować badania naukowe, no to można by przyjąć, myślę, że z dużym prawdopodobieństwem trafności takiej definicji, że to są działania mające na celu odkrywanie wcześniej nieznanych faktów, zjawisk, procesów, mechanizmów i tak dalej, przy zastosowaniu metod obiektywnych, powtarzalnych i sprawdzalnych. Tak? Znaczy nie to, że ktoś sobie powie, a ja myślę, że to jest tak, bo to może być hipoteza co najwyżej, natomiast trzeba to zweryfikować, czy tak faktycznie jest, a zweryfikować to można metodami obiektywnymi. Tak? Nie, że nam się tak wydaje, tylko w jaki sposób zweryfikować i wnioskować to na podstawie twardych danych. Skoro tak, to proszę Państwa, działanie
prowadzące do odkrywania wcześniej nieznanych. Ja nie lubię określenia nowych, dlatego że jak ktoś mówi, że odkrył nowy mechanizm, no to ja się z tym nie zgadzam. No nowy to może skonstruować, tak? Jakiś przyrząd, którego wcześniej nie było, czy jakiś konstrukt bardzo zaawansowany nawet. Niech to będzie konstrukt biotechnologiczny, który nam się później w medycynie przyda. Ale jeśli odkrywa jakiś mechanizm, to ten mechanizm nie jest nowy, no bo on istniał w przyrodzie od milionów lat. On jest nowo odkryty, tak? bo nie wiedzieliśmy wcześniej o nim, a teraz wiemy. Natomiast co by nie było, to prowadzenie badań naukowych to aktywność człowieka, który różni się od wszystkich innych jedną bardzo ważną cechą. Mianowicie, skoro to jest odkrywanie czegoś nieznanego, to nie możemy tego precyzyjnie zaplanować. No, nie możemy zaplanować czegoś, co my odkryjemy. Niektórym się wydawało kiedyś, jak mój szef, profesor Taylor, u którego robiłem doktorat, z którego katedrze pracowałem, w czasach, jak to nazywamy, słusznie minionych, dostawał od egzekutywy partyjnej plan 5-letni i miał napisać, co w ciągu tych 5 lat odkryje. No więc się nie da czegoś takiego zrobić. Tak? Nie możemy zaplanować, co odkryjemy. Oczywiście chcemy zbadać coś konkretnego, tak? Zbadać mechanizm, czy określić warunki jakiegoś zjawiska. Natomiast skoro tego nie znamy, to nie możemy zaplanować, co odkryjemy, a zatem, proszę Państwa, jak piszemy w grantach czy jakikolwiek innych projektach, że zrobimy to, to, to i to, no to tylko w bardzo specyficznych warunkach możemy coś zaplanować naukowego. Próbę kliniczną możemy tak zaplanować, tak? Bo wiemy, co chcemy sprawdzić, ale próba kliniczna tak naprawdę ma na celu sprawdzenie już wcześniej postawionych hipotez. Natomiast jeśli robimy badania podstawowe, to nie jesteśmy w stanie tego zaplanować. Dlaczego? No dlatego, że kolejne doświadczenie zależy od wyników poprzedniego. Tak? Jeśli wyjdzie nam tak, no to znaczy, że trzeba zrobić jakieś doświadczenie. Jeśli wyjdzie inaczej, to robimy inne doświadczenia. W związku z czym to różni się od wszystkiej innej działalności, bo jeśli chcemy zbudować nawet bardzo skomplikowany samochód, czy chcemy otworzyć sklep, to my wiemy, do czego dążymy, w związku z czym można powiedzieć, aha, no to ja potrzebuję takich materiałów, takich specjalistów i tak dalej. I można to dokładnie zaplanować. W nauce tego się nie da i to nie dlatego, że nie umiemy, tylko że nie można, bo nie można zaplanować czegoś, czego nie znamy. Ale to ma swoje głębokie konsekwencje. Mianowicie ogromna większość przepisów, jakichkolwiek, które istnieją, dotyczą działalności takiej, w których to planowanie jest możliwe. No i to się styka nagle z działalnością naukową, która jest nieprzewidywalna z samego założenia, bo jeśli możemy coś dokładnie zaplanować, to może być to cokolwiek, ale nie badania naukowe. No i co się dzieje? No i co się dzieje, że tworzone są takie przepisy, jak na przykład dobrze Państwu znane prawo zamówień publicznych, które w przypadku badań naukowych nie ma żadnego sensu. I to nie dlatego, że te przepisy są niedobre. One są dobre, ale dla administracji publicznej, kiedy Urząd Wojewódzki może dokładnie zaplanować, ile będzie potrzebować rys papieru, tak? Na podstawie szacunków. W nauce nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jakiekolwiek przepisy, takie jak chociażby to prawo zamówień publicznych, które mają sens wtedy, kiedy z dużym prawdopodobieństwem i z dużym wyprzedzeniem możemy zaplanować, co będziemy potrzebować, to tak, to może pracować. Natomiast w przypadku badań naukowych to z założenia jest błąd, bo tego typu przepisy będą spowalniać działalność naukową i nie ma siły, żeby było inaczej, z definicji, tak? No dobrze, ale jest druga strona medalu. Proszę Państwa, ta nieprzewidywalność efektów prac naukowych powoduje, że w nauce często spotykamy się z niespodziankami. No mamy jakiś pogląd na jakieś zjawiska, które występują. Wydaje nam się, że to tak działa. No i nagle okazuje się, że coś jest niespodziewanego. No i to jest całe piękno też nauki, bo te niespodzianki są bardzo ekscytujące i o paru takich przykładach chciałem Państwu powiedzieć. To jest Johann Friedrich Miescher, odkrywca DNA. No,
wiemy dzisiaj, że bez wiedzy o DNA w zasadzie no, nic w biologii ani w medycynie byśmy nie zrobili, a w biotechnologii już w ogóle. Natomiast on odkrył DNA w 1871 roku, opisał to swoje odkrycie. Kiedy to opisał substancję zwaną nukleiną. W tej chwili nazywamy to kwasem nukleinowym, bo występowała w jądrze. Natomiast to odkrycie specjalnie się nie spotkało z wielkim zainteresowaniem, bo nieznana była rola tego związku. Wydawało się, że to jest jakiś magazyn fosforu w komórkach, a może prekursor jakiejś substancji, na przykład lecytyny. Co ciekawe, sam Michel w 1874 roku zaproponował, że może być to substancją doprowadzającą do zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik, ale wycofał się z tej hipotezy, bo wydawało się, że to jest zbyt jednorodna substancja na to, żeby mogła kodować jakąś informację. Zaproponował nawet wzór nukleiny, jak spojrzymy sobie dzisiaj, no to widzimy, że bardzo się pomylił. Tak? To nie jest wzór DNA ani RNA na pewno. I musieliśmy poczekać dosyć spory czas na doświadczenia Griffitha, a później Oswalda Averego, którzy pokazali, że to DNA jest materiałem genetycznym i że całe dziedziczenie jest oparte na właściwościach kwasów nukleinowych. Trochę mniej znana historia, proszę Państwa, to odkrycie bakteriofagów. Bakteriofagów, czyli wirusów, które zakażają komórki bakteryjne. Akurat nie Wrocław jest chyba najlepszym miejscem, o którym można o bakteriofagach opowiadać, szczególnie w świetle kryzysu antybiotykowego i terapii fagowej, którą w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej próbuje się wprowadzać. Ten instytut jest pierwszym w Europie ośrodkiem, gdzie eksperymentalna terapia fagowa została dopuszczona jako właśnie eksperymentalna metoda leczenia zakażeń. No ale jak się cofniemy ponad 100 lat temu, no to w ogóle nie wiedziano o istnieniu bakteriofagów, a niewiele wiedziano o wirusach. Wiedziano, że istnieją, wiedziano, że powodują choroby, no ale Frederick Twort, którego tutaj Państwo widzicie, brytyjski mikrobiolog, miał taką hipotezę, że skoro istnieją patogenne bakterie i niepatogenne bakterie, tak? Wtedy o tym wiedziano już, patogenne grzyby i niepatogenne grzyby, patogenne pierwotniaki i niepatogenne pierwotniaki, no to zakładał, że muszą istnieć niepatogenne wirusy. Wtedy, bowiem, tak jak mówiłem, wiedziano tylko, że wirusy powodują jakieś choroby i on twierdził, no dobrze, pewnie nie wiemy o istnieniu takich niepatogennych, tylko dlatego, że znamy efekty tych mikroorganizmów. Dzisiaj wiemy, że bardzo się mylił. Tak? Wirusy jako bezwzględne i obligatoryjne pasożyty nie mogą być niepatogenne, tak? Bo one muszą zakazić komórkę, żeby się rozwijać. No ale Twort o tym nie wiedział i szukał niepatogennych wirusów i konstruował tysiące różnych pożywek, żeby wyhodować niepatogenne wirusy, no i jakoś mu się to nie udawało. No dzisiaj wiemy, że nie mogło się udać. Ale szukał różnych rzeczy. No i między innymi szukał jakichś czynników, które pozwolą rosnąć tym niepatogennym wirusom w szczepionkach. Wtedy produkcja szczepionek przeciwko ospie odbywała się w skórze cielon, znaczy zakażano cielęta przez iniekcję wirusa, no i pobierano materiał, z którego przygotowywano szczepionki. No i szukał Twort, że może tam się znajdują jakieś czynniki, które pozwalają wirusom niepatogennym na namnażanie się, no ale zamiast tych wirusów wyrastały mu kolonie bakterii, bo oczywiście w skórze cielon były zakażenia. No i wyrastały gronkowce. Ale co on zobaczył, że jeśli przyjrzał się niektórym koloniom tych gronkowców, to tam były takie nadżerki, takie tak, coś, co niszczyło te kolonie. No i jak wyizolował materiał z tych nadżerek i wysiał na murawę bakteryjną, no to dostał przejaśnienia, czyli tam bakterie nie rosły. On o tym nie wiedział, że to są wirusy zakażające komórki bakteryjne. To 2 lata później dopiero Felix de Herl to udowodnił. Natomiast myślał, że to są jakieś toksyny, które zabijają bakterie. Natomiast dzisiaj wiemy, że to, co obserwował, to były łysinki bakteriofagów, czyli miejsca, w których bakteriofagi
padły i zakaziły komórki bakteryjne, no i spowodowały lizę tych komórek. No, proszę Państwa, dzisiaj wiemy, że bakteriofagi są najliczniejszą grupą organizmów na Ziemi. Ich liczbę szacuje się na 10 do 31. Ogromna różnorodność tych wirusów, ogromna liczba. Tak? Znaczy tak ogromna, że do 10 do 31 to trudno sobie wyobrazić, co to znaczy tak naprawdę. No to spróbujmy sobie wyobrazić, co to jest. No to jeżeli mamy 10 do 31 cząstek wirusowych, to jaką długość miałaby taka nitka, gdybyśmy te bakteriofagi ułożyli tak jeden za drugim w taką jedną nitkę? Tak? No to można oszacować, powiedzmy średnia długość takiego wirionu bakteriofaga to jest około 100 nanometrów. Oczywiście są większe i są mniejsze, ale średnio możemy przyjąć. No to ułóżmy taką nitkę z bakteriofagów. Jak ona będzie długa? No oczywiście łatwo obliczyć. To jest 10 do 31 razy 100 nanometrów. Tak? Żaden problem. W dalszym ciągu to nam niewiele mówi. To jest 10 do 21 kilometrów. No i znowu, jak to porównać do czegokolwiek, co znamy? No to popatrzmy sobie na naszą galaktykę. Tak? To jest Droga Mleczna, czyli gdzieś tutaj się znajduje Ziemia. A jaka jest wielkość galaktyki? Otóż średnicę naszej galaktyki szacuje się na 10 do 18 kilometrów, czyli taka nitka złożona z tych bakteriofagów, które na Ziemi występują, jest 1000 razy dłuższa byłaby niż średnica naszej galaktyki. No oczywiście nie można powiedzieć, że bakteriofagi są większe od galaktyki, bo to tylko jeden wymiar, co znacząco zmienia nasze postrzeganie, ale taka liczba wskazuje nam, jak wiele tych wirusów występuje i jak ważne było odkrycie Twarta, które wydawało się było zupełnie przypadkowe i niespodziewane, ale spowodowało, że zajęliśmy się tymi wirusami, a dzisiaj wiemy, że one są niezwykle ważne, bo nie tylko w terapii fagowej są wykorzystywane. One były podstawą biotechnologii, ale też wiemy, że na przykład bardzo wiele toksyn bakteryjnych jest kodowanych właśnie przez bakteriofagi, znaczy one niosą geny toksyn w swoich genomach i dopiero bakterie zakażone tymi wirusami produkują toksyny. I tak jest z toksyną cholery chociażby, z toksyną krztuśca i wiele, wiele, wiele innych. No, przypadkowe było użycie oczywiście antybiotyków, kiedy Alexander Fleming odkrył antybiotyki tylko dlatego, że miał bałagan w laboratorium i miał zakażenia grzybowe z swoich hodowli bakteryjnych. Tak? Dopiero kiedy zauważył, że wokół kolonii penicillium, czyli pędzlaka, nie rosną bakterie, to doprowadziło do izolacji materiału z tego obszaru i odkrycia penicyliny. Również tak ważny proces jak replikacja DNA był możliwy do zbadania dokładnego dopiero kiedy Arton Kornberg odtworzył ten proces in vitro, czyli w probówce. Wydawało się w tych czasach, że replikacja DNA jest tak skomplikowanym procesem, że nie można tego otworzyć w probówce. No ale on się uparł, hodował setki litrów hodowli bakteryjnych i wyizolował enzym, który potrafił replikować DNA. Zresztą oczywiście Nagrodę Nobla za to otrzymał, z tym, że mimo różnych publikacji, zobaczmy Nature, pokazujących, że ta polimeraza Kornberga jest polimerazą replikacyjną, co się okazało nieprawdą, ona naprawia DNA, natomiast za replikację jest odpowiedzialny inny enzym, to jeszcze mamy, zobaczmy proszę Państwa, że experimental evidence, czyli mamy dowód na to, że replikacja na jednej nici zachodzi w jednym kierunku, a na drugiej w drugim. No jak każdego studenta biologii czy biotechnologii zapytamy, to powie, że to jest bzdura. Tak? Znaczy, gdyby coś takiego teraz na egzaminie powiedział, to na pewno by go nie zdał. Nature. Wiemy, że replikacja zachodzi tylko w jednym kierunku, tylko na jednej nici jest ciągła, na drugim nieciągła, dlatego zawsze jest wydłużany tylko koniec 3'.
a więc można było popełnić no, kardynalne błędy i opublikować coś w Nature, bo to było modny temat. Państwo, coś bardziej praktycznego. Oczywiście DNA jest teraz praktyczne, ale to jest Georgi Karpeczenko, rosyjski botanik, który na początku XX wieku pracował i wtedy w Rosji, w rodzącym się Związku Radzieckim, był ogromny problem głodu. W związku z czym próbował stworzyć jakieś odmiany roślin, no, które by to chociaż w części równoważyły. No i miał bardzo ciekawy pomysł. Mianowicie rzodkiewka i kapusta są roślinami blisko ze sobą spokrewnionymi. Obydwie należą do tej samej rodziny. W związku z czym chciał je skrzyżować. A po co? No po to, że z rzodkiewki, jak wiemy, wykorzystujemy tylko korzenie. Liście są praktycznie bezużyteczne. Z kapusty odwrotnie, wykorzystujemy liście, korzenie są zupełnie bezużyteczne, jeśli chodzi o ich spożywanie. No więc pomyślał, że jak skrzyżuje rzodkiewkę z kapustą, to stworzy roślinę, gdzie będą występowały korzenie rzodkiewki, a liście kapusty, no więc wtedy będziemy mieli znakomite wykorzystanie całej rośliny. Taka roślina nazywałaby się Rafano Brasica, a to z tego, że Rafanus to jest rzodkiewka po z łacińskiej nazwy, Brasica to jest kapusta, no więc Rafano Brasica. No i proszę Państwa, udało mu się. Udało mu się skrzyżować te rośliny. Powstała Rafano Brasica. No i teraz pytanie teraz, no w takim razie, dlaczego nie wykorzystujemy tej rośliny teraz? No nie wykorzystujemy jej, dlatego że Rafano Brasica ma korzenie kapusty, a liście rzodkiewki. Tak, troszeczkę się pomylił. Tak wygląda ta roślina, która jest zupełnie bezużyteczna, mimo że jest to krzyżówką rzodkiewki z kapustą. Natomiast to odkrycie było ważne, no to jest oryginalna praca, kiedy opisał Rafano Brasicę, dlatego że okazało się, że to był pierwszy przykład tak zwanej allopoliploidii, to znaczy rośliny, która zawiera chromosomy jednego i drugiego gatunku. I co prawda Rafano Brasica nie jest wykorzystywana, ale wiele obecnie odmian zbóż hodowanych i innych roślin hodowanych to są właśnie allopoliploidy. Pszenżyto na przykład. Tak? Jest znowu na tej samej zasadzie krzyżówka, która to roślina ma chromosomy i pełny garnitur chromosomowy jednego gatunku i drugiego i faktycznie udaje się wyprowadzać bardzo użyteczne rośliny. No, Rafano Brasica nie jest użyteczna, ale to pozwoliło ten nieudany eksperyment, znaczy udany, ale nie do końca użyteczny eksperyment pozwolił jednak na stwierdzenie, że takie mieszańce są możliwe i że możliwe jest uzyskanie bardzo wartościowych cech roślin. Inny przykład bardzo ważnego odkrycia przez przypadek i odwrotnie do spodziewanych efektów to prace Richarda Jorgensena. Ten pan ze swoim całym zespołem pracował nad roślinami ozdobnymi. Może dla wyżywienia to nie ma znaczenia, ale dla biznesu bardzo duże, no bo ten biznes kwiatów ozdobnych jest szeroko rozwinięty. No i Jorgensen chciał uzyskać kwiaty petunii o bardziej intensywnej barwie. To są kwiaty, które widzicie Państwo, mają taką no, czerwono-purpurową zabarwienie. No i on chciał uzyskać kwiaty o takim bardzo intensywnym zabarwieniu. No więc co zrobił ze swoim zespołem? No, polecił swoim doktorantom sklonowanie genu kodującego enzym odpowiedzialny za syntezę tego barwnika i wprowadzenie to do roślin. No i to się udało. Oczywiście sklonowanie w tej chwili nie jest wielkim problemem. No tylko, że te rośliny z dodatkową kopią tego genu stały się białe, czyli utraciły ten barwnik. No i co się stało? No okazało się, że doktoranci sklonowali ten gen tylko w odwrotnej orientacji. To znaczy w stosunku do promotora transkrypcja zachodziła nie z nici kodującej, tylko
zniekudującej. No i co się działo? Otóż to RNA, które powstawało, było komplementarne do mRNA faktycznego genu, który tam też się znajdował i wyciszało jego ekspresję. Tak poznaliśmy zjawisko tak zwanej interferencji RNA, kiedy możemy wyciszyć ekspresję danego genu, wprowadzając czy zmuszając komórkę do produkcji tak zwanego antysensownego RNA, czyli RNA komplementarnego do mRNA danego genu. No i odkryto specyficzny mechanizm, który właśnie doprowadza do degradacji mRNA, które znajduje się w hybrydzie z komplementarną regulatorową cząsteczką RNA. Dzisiaj znamy to zjawisko dobrze jako interferencja RNA i możemy w ten sposób wyciszać ekspresję genów w dowolnych organizmach. Co pokazali kolejni naukowcy, między innymi Fire i Mello, którzy dostali Nagrodę Nobla, nie Jorgensen, no ale to już inna historia. Proszę Państwa, pomyłki w nauce również mogą mieć tragiczne skutki, nie tylko wielkie odkrycia. Pewnie Państwo znacie no, z historii medycyny taki lek jak talidomid. Lek, który ma działanie przeciwbólowe, przeciwwymiotne, uspokajające i został wprowadzony, dopuszczony do obrotu w Europie, który mógł być również stosowany u kobiet w ciąży. No i niestety co się okazało, że efekty tego działania były tragiczne, dlatego że rodziły się dzieci z ogromnym niedorozwojem kończyn. No to takie obrazki właśnie takich dzieci, które w latach 60., 70., może nie masowo, ale często rodziły się w Europie właśnie po zastosowaniu tego leku i nie bardzo wiadomo było dlaczego. Ta odpowiedź przyszła dopiero kilkanaście lat temu, kiedy okazało się, że talidomid w jednej z swoich form enancjomerycznych, dlatego że tam występują dwie formy. Jedna jest faktycznie, ma działanie takie uspokajające, przeciwwymiotne i tak dalej, ale druga jest teratogenna. I ta druga forma również blokuje rozwój zawiązków kończyn poprzez niedorozwój naczyń krwionośnych tworzących się właśnie w tych zawiązkach. W związku z czym tak naprawdę ten lek jest niebezpieczny w bardzo takim określonym okienku czasowym podczas ciąży, wtedy, kiedy tworzą się zawiązki kończyn. Co ciekawe, talidomid nie jest teratogenny dla myszy, w związku z czym przeszedł wszystkie badania na zwierzętach. Wydawało się, że jest bezpieczny, no a jednak nie. Co ciekawe, on nie został nigdy dopuszczony do rejestracji w Stanach Zjednoczonych i nawet pani Kisley otrzymała od prezydenta Stanów Zjednoczonych medal za to, że zażądała dodatkowych badań nad talidomidem przed jego dopuszczeniem i okazało się wtedy właśnie, że jest mutagenny i teratogenny. Proszę Państwa, choroby Alzheimera, no to myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać, szczególnie na Uniwersytecie Medycznym. Natomiast mało kto wie, że Alois Eisharmer w krótkim czasie opisał dwie choroby. Jedna to była choroba Alzheimera, a druga leukodystrofia metachromatyczna, która w zasadzie przebieg ma bardzo podobny z tym, że na tę chorobę chorują dzieci. I to jest genetyczna choroba, która szybko się rozwija, tam jest szybka neurodegeneracja. Natomiast co się okazuje, że Alois Eisharmer, tak jak mówiłem, opisał te dwie choroby odpowiednio w 1906 i 1908 roku, ale wydaje się, że pierwszy przypadek opisany przez Alzheimera i później ta choroba nazwana jego imieniem, to była łagodna, bardzo łagodna forma leukodystrofii metachromatycznej. To jest pierwsza pacjentka opisana przez Alzheimera, ona miała 51 lat, w związku z czym stosunkowo młoda osoba jak na rozwój tej choroby i wydaje się, że ten pierwszy przypadek to wcale nie była choroba Alzheimera tak naprawdę, tylko leukodystrofia metachromatyczna. Choroba lizosomalna związana z niedoborem jednego z enzymów lizosomalnych, gdzie nie mogą być
degradowane, specyficzne związki, które gromadzą się w komórkach i powodują odkładanie się złogów, podobnych do złogów amyloidu, stąd prawdopodobnie Alzheimer się pomylił i tak naprawdę powinniśmy leukodystrofię metachromatyczną nazywać chorobą Alzheimera, no ale już tego nikt nie będzie oczywiście zmieniał. No jak już jesteśmy przy takich nieszczęśliwych przypadkach odkryć, tak, czy talidomid, czy no, znaczy dobrze, że znamy choroby, tak? Natomiast jakie jest największe nieszczęście nauki? To przyporządkowanie jej celom politycznym. Znaczy, żebym nie był źle zrozumiany, polityka naukowa jest bardzo ważna, tylko politycy powinni wspierać badania naukowe i pokazywać, jak one są ważne. Natomiast niestety z historii wiemy, że często to działa odwrotnie. To znaczy niektórzy politycy próbują przyporządkować sobie naukę do własnych celów jakichś ideologicznych albo żeby coś z tym zyskać. I to na całym świecie. Takie trzy przypadki Państwu pokażę. Pierwsze to kwadratura koła. Przykład nie medyczny, ale matematyczny. Mianowicie no wiemy, że nie jest możliwe skonstruowanie kwadratu, którego pole jest równe polu danego koła. No, dlaczego? Dlatego, że aby obliczyć pole koła, musimy używać liczby pi, która jest niewymierną liczbą. No i w związku z czym nie da się skonstruować kwadratu, który miałby niewymierną powierzchnię. No więc tego się nie da zrobić, ale w 1897 roku Senat stanu Indiana postanowił zmienić twierdzenie matematyczne i wprowadzić ustawę, że wartość liczby pi jest inna. A skąd taki pomysł? No, jak widzimy, liczba pi, jak mówiliśmy, liczba niewymierna, 3,14 i tak dalej, i to w nieskończoność ona się ciągnie, tak? Bo stanowi stosunek średnicy do obwodu koła. Natomiast Senat stanu Indiana chciał ustanowić, że liczba pi to jest 3,2. I wtedy by się wszystko zgadzało. Można by wtedy utworzyć taki kwadrat, który ma powierzchnię równą powierzchni koła. I chcieli to opatentować, żeby każdy, kto teraz będzie używał tej liczby, musiałby płacić coś na rzecz stanu Indiana. Skąd w ogóle taki pomysł się wziął? Otóż, no tu mamy troszkę związek z medycyną, mianowicie Edwin Goodwin, który był lekarzem, był niezłym lekarzem, ale matematykiem amatorem. Lubił sobie coś policzyć i stwierdził, że rozwiązał problem kwadratury koła. Tylko źle zrozumiał ten problem, mianowicie myślał, że to oznacza, żeby wpisać kwadrat w okrąg. Co nie jest wielkim problemem, Archimedes to zrobił 2000 lat temu, ale wtedy jak to wpisał sobie tak, kwadrat w koło, to wtedy stwierdził, że ta liczba pi powinna wynosić 3,2, a nie 3,14 i w nieskończoność się ciągnącą. No i Senat stanu Indiana chciał to wykorzystać. Na szczęście w tym czasie odwiedził stolicę stanu profesor Waldo, który był matematykiem. I jak o tym usłyszał, to od jednego z senatorów wskazał, że to są oczywiste błędy matematyczne, absolutna bzdura. No i tego nie można zrobić. Mimo to projekt ustawy stanął podczas obradów Senatu. Na szczęście ten senator, który rozmawiał z profesorem Waldo, stwierdził, no, że senatowi stanu brakuje kwalifikacji i uprawnień do definiowania twierdzenia matematycznego. No i na szczęście senatorowie się opamiętali i tej ustawy nie uchwalono. Natomiast takie próby podejmowano w swoim zadufaniu, że jak to jesteśmy senatem, to możemy wszystko uchwalić. No uchwalić sobie można wszystko, ale praw natury nie zmienimy. Proszę Państwa, to może był dosyć śmieszny przykład, natomiast w historii wiemy, że naciąganie nauki miało swoje tragiczne skutki, jak chociażby stosowania eugeniki. Eugeniki, która miała w swoim założeniu ma doskonalić cechy dziedziczne człowieka, ale przez niektórych została bardzo niecnie wykorzystana, jak chociażby przez trzecią
Rzeszę, kiedy znowu ustawa 1 stycznia 1934 roku III Rzesza wprowadziła ustawę o zapobieganiu dziedzicznie choremu potomstwu. Dzisiaj no, wydaje się to niemożliwe, żeby takich argumentów używać jak wtedy, ale to było mniej niż 100 lat temu, nie tak, nie prehistoria. Ale wtedy powstały pierwsze obozy koncentracyjne dla tych, którzy nie wpasowywali się w ideę rasy aryjskiej, gdzie dokonywano, dzisiaj wiemy, absurdalnych pomiarów, na podstawie których kwalifikowano ludzi do rasy wyższej bądź niższej. I to robiono na masową skalę z czysto politycznych względów, bo naukowo to nie miało żadnych logicznych podstaw. Doktryner III Rzeszy, Józef Bilik, stwierdził, że eugenika ma na celu amputację zdegenerowanej części ludzkości. Tak? No, gdyby dzisiaj ktoś coś takiego powiedział, no, wiemy, jak niemożliwe do zaakceptowania byłoby. Ale Heinrich Himmler mówił publicznie i pisał, że w obozach koncentracyjnych na przykład widuje się ludzi z wodogłowiem, zezowatych, szpetnych i tak dalej. Mnogość produktu ras niższych. Tak? Proszę Państwa, to była oficjalna doktryna państwa, która niby była oparta o nauce, ale tak naprawdę to była pseudo. Nauka, wykorzystywanie jakichś szczątków naukowych twierdzeń w zupełnie innym świetle i zupełnie przeinaczonych. Określono kategorie bezwartościowych życiowo. Tak? I to w stosunku do ludzi. Proszę Państwa, drugi człowiek, który również pragnął wykorzystać naukę do celów politycznych, tylko że w inny sposób. Józef Stalin postanowił zdyskredytować genetykę. Dlaczego? No bo genetyka rodziła się wtedy w Stanach Zjednoczonych, no i Stany Zjednoczone po II wojnie światowej stały się głównym rywalem Związku Radzieckiego. W związku z czym, żeby zdyskredytować badania genetyczne, zaczął popierać teorię tego pana, to jest Trofim Łysenko. To był biolog, który twierdził, że nie ma genetyki, nie ma dziedziczności. On uważał, że istnieją nieograniczone możliwości przekształcania organizmów metodą zmian środowiskowych, czyli że cechy organizmu zależą tylko i wyłącznie od cech środowiskowych. Stalin do tego stopnia popierał Łysenkę, że w 1948 roku wydał dekret odrzucający zasady genetyki i uznał Łysenkin jako oficjalną naukę państwa radzieckiego. Tych biologów, którzy się z nim nie zgadzali, usunął trwale, to znaczy oni zginęli. Wawiłow był taki słynny rosyjski uczony, znakomity genetyk, który stracił życie, bo sprzeciwił się absurdalnym teoriom Łysenki. Jak absurdalne one były, to pokażę na takim jednym przykładzie. Uważał, że osobniki jednego gatunku też nie konkurują między sobą, lecz współpracują, ale też mówił, że to, co już mówiliśmy, że można poprzez zmianę środowiska dowolnie kontrolować organizmy, nawet przekształcać je z jednego gatunku w inny. I miał na to dowód. A dowodem na to było to, że jeżeli będziemy tylko odpowiednio karmić dowolny gatunek ptaka, to z niego wylęgnie się kukułka. No jak wiemy, z podstaw biologii kukułki składają jaja w gniazdach innych ptaków i te ptaki je karmią, wychowując jak swoje potomstwo. Ale to był koronny dowód Łysenki, że karmiąc odpowiednio każdego ptaka, można go w kukułkę przekształcić. Znaczy, zadziwia, proszę Państwa, z jednej strony czy niewiedza, czy manipulacja, ale miliony ludzi w to wierzyły. Wykłady o tym głosił, jak Państwo widzicie, pokazując dowody na swoje teorie, kompletnie bzdurne teorie. Proszę Państwa, zakaz badań genetycznych obowiązywał w Związku Radzieckim do lat 60. XX wieku. To był dramat dla genetyków rosyjskich czy radzieckich,
ci, którzy nie chcieli się podporządkować, wyemigrowali i faktycznie mamy na świecie no już drugie pokolenie bardzo dobrych genetyków rosyjskich. Ci, którzy nie chcieli się podporządkować, no to skończyli jak Wawiłow. No i tu ciśnie się na usta cytat ze Stanisława Lema, że nie ma takich bredni, w które ludzie nie byliby w stanie uwierzyć, tylko my jako naukowcy powinniśmy temu przeciwdziałać. Wydaje się, że to było wiele lat temu, ale jak pamiętamy z ostatniej pandemii ruchy antyszczepionkowe, no to ten cytat chyba wydaje się w dalszym ciągu bardzo na miejscu. Proszę Państwa, no, polityka jest potrzebna nauce, ale w sensie wspierania i optymalizacji działań, dzięki którym władze państwowe mogą wspomagać badania naukowe, czy to finansowo, czy organizacyjnie, czy tworząc dobre prawo, które będzie sprzyjało rozwojowi nauki. No oczywiście finansowanie jest podstawą, tak? No i wiemy, że bez odpowiedniego finansowania nauka nie będzie się rozwijać. No jak Państwo widzicie, to są dane z 2020 roku. No Polsce trochę brakuje jeszcze, żeby osiągnąć chociażby średni poziom finansowania nauki w Unii Europejskiej, mierząc to jako procent PKB, tak? Także nawet nie bezpośrednie nakłady na naukę, no ale musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli chcemy cokolwiek porządnego zbudować, to potrzebujemy środków. Tak? Jeśli chcemy zbudować naukę, potrzebujemy środków. Jeśli chcemy zbudować tunel porządny, to potrzebujemy nakładów, bo bez nakładów no to możemy sobie taką dziurę wykopać, tak? Jedynie. Chociaż pytanie, czy politycy nie uważają, że jednak jeśli ma się świetne pomysły, to może można wykonywać znakomite prace naukowe. No i tu chciałem Państwu pokazać taki króciutki fragment filmu. Filmu, który jest taką fabularnego, ale który jest pewną parodią. Nie wiem, czy Państwo mieli szansę go oglądać. On już dosyć jest starym filmem. Tytuł jego to Top Secret. Ogólnie chodzi, no jest kilka wątków, ale jednym z tych wątków jest to, że porwano córkę pewnego naukowca, a po to tylko, żeby go szantażować, żeby zbudował bombę dla tych porywaczy. No i idzie odsiecz, żeby wydobyć i córkę, i tego naukowca z rąk tych porywaczy. Natomiast w międzyczasie ten profesor, który tam jest osadzony w takim, no powiedzmy, areszcie, robi podkop, żeby się wydostać z tego, no ale ma bardzo ograniczone środki, tak? No bo ma tylko bardzo proste narzędzie i Państwo zaraz zobaczą, jak prostym narzędziem można coś wielkiego dokonać. Jeśli uda mi się uruchomić ten film, mam nadzieję, że mi się uda. Ups, dobra. Nie, to.
Proszę Państwa, jakim prostym narzędziem profesor pracuje? No to Samon! Mi, ci eszem, kiri szükinne! De mi lesz a lányom, ne féljen, Hillary biztonságban van, várja őt! Hála Istennek! A sors iróniája. Még egy nap is elkészülök az alakotammal. A język nie jest ważny tutaj, tylko co on potrafił zrobić tą łyżeczką. Nagyon ügyes! Oczywiście prawdopodobnie była to jednak pomyłka reżysera filmu i nie da się takimi prostymi narzędziami tak znakomitych osiągnięć mieć. W związku z czym, jeśli chcemy, żeby polska nauka się rozwijała, to ona wymaga finansów. To teraz możemy sobie zadać pytanie, jak nie popełniać takich pomyłek przy awansach naukowych. I przejdziemy do drugiej części tego wykładu, tej prezentacji, gdzie będę chciał Państwu pokazać, na co zwracać uwagę przy awansach naukowych, czy to wnioskach profesorskich, habilitacyjnych, czy doktorskich. Bo tak jak mówiliśmy, ustawa się trochę zmieniła, trochę są inne wymagania, i trochę inne podejście Rady Doskonałości Naukowej. Zacznijmy od tytułu profesora, może tak od z górnej półki. Natomiast wiele z tych rzeczy, które powiem, również będzie dotyczyło habilitacji i doktoratów. Może nie tyle formalnych, ile jak podchodzić do wniosków. Proszę Państwa, no formalności trochę musimy pokazać, bo czego w tej chwili wymaga się od kandydatów do tytułu profesora. Mianowicie on musi posiadać stopień doktora habilitowanego, chociaż jest przepis, który pozwala bez habilitacji też dojść do profesury, ale trzymajmy się może najważniejszego, tego głównego strumienia, czyli stopień doktora habilitowanego i tak naprawdę dwa wymagania merytoryczne. Po pierwsze, wybitne osiągnięcia naukowe. Krajowe lub zagraniczne, nie wiem po co ustawodawca dodał to, no bo nie mogą być inne, tak? No mogą być albo krajowe, albo zagraniczne, no więc to jest trochę puste stwierdzenie, ale to wybitne osiągnięcia naukowe jest kluczowe. Tak? Myślę, że ustawodawcy chodziło o to, że nie muszą mieć te osiągnięcia wymiaru międzynarodowego, bo na przykład w polonistyce trudno byłoby o takie, prawda? W każdym razie te wybitne osiągnięcia naukowe są w tej chwili jedynym takim stricte merytorycznym wymaganiem. I tutaj zwracam uwagę, że w poprzedniej ustawie były inne wymagania typu wypromowanie doktora, recenzowanie prac doktorskich lub wniosków habilitacyjnych, kierowanie zespołami. W tej chwili to zniknęło. Wybitne osiągnięcia naukowe są kluczem. Ale jest drugi punkt, o którym wielu kandydatów zapomina, a to jest punkt ustawowy, który musi być spełniony. I co to jest? Mianowicie trzeba spełnić przynajmniej jeden z trzech warunków, dlatego że one są ograniczone słowem lub, czyli
Wystarczy, że jeden z tych trzech się spełni. Ale jakie to są? Osoba ubiegająca się o tytuł profesora powinna uczestniczyć w pracach zespołów, i tu zwracam uwagę, liczba mnoga, zespołów, czyli co najmniej dwóch zespołów badawczych, realizujących projekty, co najmniej dwa projekty, finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych. Tak? Czyli nie trzeba już kierować grantami, ale trzeba brać udział w ich realizacji jako członek zespołów i to znowu co najmniej dwóch grantów i co najmniej dwóch różnych zespołów. Lub, jeśli tego się nie spełnia, odbyła staże. Uwaga, znowu liczba mnoga, czyli co najmniej dwa staże. W instytucjach naukowych, tak, czyli to nie może być staż na przykład w przedsiębiorstwie jakimś, który nie prowadzi badań naukowych, czyli to muszą być staże w instytucjach naukowych. No jeśli tego nie spełnia, to lub prowadziła badania naukowe w instytucjach, czyli znowu co najmniej dwóch instytucjach naukowych. No i ten trzeci punkt często jest, mówię, no jak to, no jak ktoś ma dorobek naukowy, no to musi prowadzić badania naukowe, tak? Ale badania naukowe w instytucjach, czyli jeśli ktoś od początku swojej pracy naukowej pracuje w jednym miejscu, nigdzie indziej nie pracował, to nie spełnia tego warunku. Jeśli zmienił miejsce pracy, no to spełnia ten warunek, bo pracował w dwóch. Nie musi mieć stażu, bo to jest co innego niż staż. Tak? Jeśli ktoś pracował na uczelni X, a przenosi się na uczelnię Y lub zaczyna pracować w instytucie Z, no to wtedy to nie jest staż, ale zmiana miejsca pracy. Co ważne i o czym kandydaci często zapominają, no i niestety mamy przypadki, że przez to wnioski otrzymują odmowne decyzje, to to, że wszędzie, proszę zobaczyć, to jest liczba mnoga, a więc jeśli ktoś brał udział w jednym grancie, był na jednym stażu i pracował w jednej instytucji, to nie spełnia tego warunku formalnego. Niezależnie od jakości dorobku naukowego i niezależnie od jakości efektów tych staży czy tych grantów, nie spełnia wymogu formalnego, no i niestety nie może przejść tej procedury. To są takie wymagania ustawodawcy, no, które mają wymusić trochę i mobilność, i udział w projektach. Tak? O tym warto pamiętać. Ten pierwszy punkt, te wybitne osiągnięcia są absolutnie kluczowe, natomiast ten drugi jest do spełnienia. Tak? Te granty nie muszą być wielkie, te wyniki ze staży nie muszą być znakomite, wystarczy, że będą, ale któryś z tych warunków musi zostać spełniony. Proszę Państwa, te wnioski profesorskie są procedowane w tej chwili tylko przez Radę Doskonałości Naukowej, czyli kandydat sam składa wniosek i już ani uczelnia, ani instytut nie mają żadnego udziału w procedurze, oprócz tego, że rektor albo dyrektor instytutu płaci. Więc to jest ta... i nie może nie zapłacić, dlatego że ustawa obliguje władze uczelni czy instytutu do zapłacenia. Znaczy, jeśli będzie odmowa, no to jak pójdzie do sądu taki kandydat, to jeszcze... to oczywiście wygra i jeszcze za odsetki będzie trzeba mu zapłacić, no więc jeśli sam wniesie opłatę. Tak? Także nie ma tutaj możliwości odmowy. No, tym straszakiem jest co innego. Tym straszakiem jest to, że jeżeli będzie odmowa ze strony NRDN-u, to przez kolejne 5 lat nie można złożyć następnego wniosku profesorskiego. No, to też dla Państwa informacji, że RDN powołuje 5 recenzentów, ale może powołać recenzentów jakichkolwiek tylko w drodze losowania z puli co najmniej 3-krotności kandydatów, czyli trzeba znaleźć 15 kandydatów na recenzentów i z tych 15 losujemy 5, co tak naprawdę jest dla nas w RDN-ie dosyć sporym problemem w bardzo ścisłych specjalnościach, gdzie jest niewielu specjalistów, a jeszcze jeśli oni współpracują między sobą, to oczywiście nie może być konfliktu interesu. Czyli czasami w wąskich specjalnościach znalezienie 15 kandydatów z tytułem profesora i znających się na rzeczy, to znaczy na tym, na tej tematyce, którą zajmuje się kandydat, nie jest łatwe. I czasami można 5-6 znaleźć takich,
ale 15 trzeba znaleźć. Tych następnych 10 to jest tak, no trochę się na tym znają, ale nie szczegółowo, no ale później los jest los. Jak Państwo widzicie, jacy recenzenci zostali powołani, bo to jest publicznie dostępna wiadomość, to czasami mogą być zdziwienia, ale to głównie wynika z tego, no, że musimy losować, tak, recenzentów zgodnie z ustawą. Po otrzymaniu recenzji, te recenzje są przedstawiane na zespole dziedzinowym, czyli w Państwa przypadku to jest dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, i tam jest dyskutowany ten wniosek i zespół opiniuje go, przy czym ostateczną decyzję podejmuje prezydium. A prezydium składa się z przewodniczącego, sekretarza. Teraz po nowelizacji ustawy będzie jeszcze dwóch wiceprzewodniczących i szefowie wszystkich zespołów tematycznych. W tej chwili nas jest do głosowania 10 osób, będzie 14 po wprowadzeniu, po wejściu w życie ustawy, ale to dopiero od następnej kadencji. Jeszcze na jedno zwrócę uwagę Państwa, bo mieliśmy kilka wpadek zupełnie niespodziewanych. Mianowicie do niedawna w poprzednich wszystkich ustawach było powiedziane, że tytuł profesora uzyskuje się w dziedzinie, czyli na przykład w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tak? Natomiast od ostatniej ustawy dziedziny zrobiły się bardzo szerokie, tak? Bo dziedziną teraz jest na przykład nauki medyczne, są całą, przepraszam, dyscypliny stały się szerokie, nauki medyczne są dyscypliną, prawda? Całą. W innych to jeszcze poszło szerzej, na przykład kiedyś nauki biologiczne były dziedziną, teraz są tylko dyscypliną w ramach dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. No i ta ustawa wprowadziła to, że kandydat może starać się o tytuł w całej dziedzinie, ale może się starać o tytuł w dyscyplinie albo w dziedzinie i dyscyplinach, czyli więcej niż jednej dyscyplinie. Ale teraz co to oznacza? Ponieważ widzieliście Państwo, że kandydat musi spełnić warunek wybitności osiągnięć, to jeżeli składa to w dziedzinie, w dyscyplinie, na przykład nauki biologiczne, weźmy, tak, sobie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, no to okej, to musi się wykazać wybitnymi osiągnięciami w zakresie nauk biologicznych. Ale jeśli składa w dziedzinie, to powinien pokazać, że ma wybitne osiągnięcia we wszystkich dyscyplinach, które składają się na tą dziedzinę, czyli w biologii, chemii, fizyce, matematyce, informatyce, astronomii i naukach o Ziemi. No, praktycznie nie ma takich kandydatów. Już nie mówiąc o naukach na przykład społecznych, gdzie tam jest ekonomia, zarządzanie, psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia i tak dalej, no więc niemożliwe do spełnienia. Tak? W naukach medycznych i naukach o zdrowiu, no to są nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej i nauki farmaceutyczne. No, może łatwiej by to było spełnić, aczkolwiek pewnie też nie do końca. Także uwaga dla kandydatów, lepiej wybierać jest dyscyplinę, a nie całą dziedzinę. No i teraz przechodzimy do clou, proszę Państwa. A mianowicie, co oceniamy w RDN-ie i jakie jest stanowisko RDN-u? Otóż mamy ocenić wybitne osiągnięcia naukowe. I teraz artykuł w czasopiśmie czy monografia same w sobie nie jest osiągnięciem naukowym. Osiągnięciem jest to, co jest tam napisane, tak? Treść tego. Natomiast sam artykuł jako taki nie. No i tu no taka anegdota z Polskiej Akademii Nauk. No ja jestem akuratnie członkiem Polskiej Akademii Nauk i członkiem Rady Kuratorów. Rada Kuratorów to jest takie gremium takich przedszkolaków w Polskiej Akademii Nauk, czyli tych członków, którzy nie przekroczyli 70 roku życia. Tak? No i ci młodziani mają między innymi za zadanie oceny działalności instytutów Polskiej Akademii Nauk. No jeździmy po instytutach i oceniamy, z tym, że to nie jest rankingowa ocena, tylko mamy wskazać, to robicie dobrze
a to warto poprawić. No i na wizycie w jednym z instytutów, nie we Wrocławiu, w całkiem innym mieście, na pytanie do dyrektora instytutu, jakie jest największe osiągnięcie naukowe, panie dyrektorze, w ciągu ostatnich 3 lat, w odpowiedzi uzyskujemy liczbę punktów ministerialnych. Co to oznacza? To oznacza, że dyrektor nie ma pojęcia, co to jest nauka. Tak? Nauki nie robimy po to, żeby wyrobić punkty. No co, jeśli skąd bierzemy pieniądze na naukę? No, z podatków, tak? Ze środków publicznych. I jeśli ktoś państwa zapyta ze społeczeństwa, no jakie są efekty państwa pracy i powiecie, że to jest tyle i tyle punktów, to nikt by na to złamanego grosza nie da. Tak? Oczywiście nas za to oceniają, ale za chwilę powiem dlaczego. Natomiast efektami naszej pracy, osiągnięciami, to jest to, co odkryliśmy. Tak? To jest osiągnięcie, że rozwiązałem taki problem naukowy. Odkryłem takie czy takie zjawisko. To jest osiągnięcie naukowe i tak patrzymy na to w Radzie Doskonałości Naukowej. Tak? Te punkty, ja za chwilę powiem, one mogą być pomocnicze czasami, natomiast nie mogą być podstawą ani poparcia wniosku, ani odmowy poparcia wniosku. Dlaczego funkcjonują te punkty? No funkcjonują dlatego, że one zostały stworzone, te punkty ministerialne, po to, aby ocenić całe jednostki naukowe. Dlaczego? Dlatego, że inaczej się nie da. To znaczy, można by zrobić ocenę ekspercką, ale to by pochłonęło takie środki, że nas na to nie stać. W Anglii, na przykład w Wielkiej Brytanii, jest system ekspercki oceny jednostek, który polega na tym, że każda jednostka może przedstawić od 5 do 10, w zależności od jej wielkości, artykułów naukowych z ostatnich 5 lat. Najlepszych. Tak? Wybierają, siadają eksperci, czytają. Ja rozmawiałem z panią, która jest w grupie takich ekspertów, im nie wolno używać nawet nazw czasopis, już w ogóle nie mówiąc o jakichkolwiek współczynnikach, impact factor czy coś, mają przeczytać te 5 czy 10 prac i powiedzieć, co to wniosło do nauki. I to może działać z tym, że ten system jest niesłychanie drogi. On około 10% środków na naukę w Wielkiej Brytanii idzie na ewaluację, no bo tym ludziom trzeba zapłacić. Oni, każdy z nich w ciągu kilku miesięcy musi ocenić około 500 publikacji, tak? I dokonać ewaluacji. Nas na to nie stać, w związku z czym musieliśmy wprowadzić system punktowy, tak? Jako państwo. No i ten system punktowy musi być uproszczeniem jakimś, dlatego że jak rozmawiamy z Komisją Ewaluacji Nauki, to w ostatniej ewaluacji tych tak zwanych zdarzeń, czyli każda publikacja to jest jedno zdarzenie, tak? Każda monografia to jest jedno zdarzenie i tak dalej. Ich było prawie 1 000 000. Tak? No więc nie da się ekspercko ocenić 900 ileś tam tysięcy publikacji. Musi być to uproszczenie w postaci punktów. Ale jak kandydat do tytułu da kilkadziesiąt prac naukowych i wskazuje, które z nich są wybitne, no to ekspert da radę to ocenić. Niepotrzebne są żadne punkty. One mogą wskazywać pewne, mogą być pomocne, ale nie mogą być podstawą. Czyli osiągnięcia te powinny wynikać z działalności naukowych kandydatów, ale uwaga, na co zwracamy dużą uwagę i większość wniosków, które nie uzyskuje poparcia właśnie z tego powodu, ma odmowy, że kandydaci liczbowo mają dużo publikacji. Jak spojrzymy na te publikacje jako takie, to one też są dobre. Wnoszą do nauki. Ale często kandydaci nie odgrywają tam wiodącej roli. Znaczy w ogromnej większości swoich publikacji, albo niekiedy w zasadzie we wszystkich, mają jakiś udział, bo opanowali jakąś jedną technikę i zmierzą w tym projekcie coś dla kolegi, następny pomiar czegoś dla koleżanki znowu. Są współautorami publikacji, w związku z czym tych publikacji mają dużo, punktów mają dużo, bo to są dobre publikacje, ale tam nie ma ich wkładu. Znaczy ich wkładem to jest to, że są świetnymi technikami. Dobrze, bardzo dobrze, ale do nauki nie wnieśli wiele. Dlatego, że to nie były ich hipotezy, rozwiązanie problemu przez nich,
czy przez kierowane przez nich zespoły, to nie były ich projekty, nie ich wnioski, tylko wnioski kolegów i koleżanek, z którymi współpracowali. I to jest pułapka, bo takie osoby punktowo będą świetnie wyglądać. Będą dostawać nagrody dziekana, rektora, dyrektora instytutu, bo punktowo bardzo przydają się jednostce. Ale na stopnie i tytuły naukowe to nie wystarcza. Tak? Trzeba pokazać, co się samemu wniosło do nauki. Czyli o wartości naukowej osiągnięcia nie decydują wskaźniki. One mogą być pomocne, tak jak mówiłem, ale nie decydujące, bo o wartości decyduje treść publikacji opisującej te wyniki i ta rola kandydata. I na to w RDN-ie zwracamy szczególną uwagę. Tak? I tak jak powiedziałem, szacunkowo około 15% wniosków profesorskich nie uzyskuje poparcia w RDN. To są statystyki z ubiegłych lat. W różnych dyscyplinach to jest różnie. W ekonomii na przykład to jest ponad 30%. Tak? Ale na przykład w teologii mieliśmy do tej pory jedną odmowę, no więc tu jest duża dysproporcja. W naukach medycznych to jest trochę więcej niż 10%. Czyli jeszcze raz, o wartości naukowej nie decyduje miejsce opublikowania, ani czasopisma, ani wydawnictwo. Także RDN ani nie... RDN ani nie gloryfikuje, ani nie penalizuje żadnych wydawnictw czy czasopism. Mamy ocenić, co w tych pracach jest. A dlaczego? No, z prostego punktu, z prostego faktu, że ani RDN, ani też rady naukowe nie mają kompetencji do ocen czasopism czy wydawnictw. Nie po to są powołane. Tak? Zatem jakiekolwiek współczynniki, ani tytuł czasopisma, ani nazwa nie mogą być kluczowe przy ocenie wniosku. Musimy ocenić, co tam jest i co to wniosło do nauki. Dlaczego te punkty mogą być złudne? Pokazałem Państwu przed chwilą, tak? Bo to mogą być punkty kolegów, naszych współautorów głównie, a nie nasze. W związku z czym RDN nie oczekuje od recenzentów analizy bibliometrycznej prac naukowych, ani punktowej oceny dorobku, ale wymaga... Dlaczego? Dlatego, że taka ocena nie wymaga żadnych kompetencji tak naprawdę naukowych. Jak dostaję taką recenzję, która jest oparta na punktach i zwracamy takie recenzje, tak? No i dzwoni profesor i mówi, no dlaczego moja recenzja została cofnięta? No ja czasami brutalnie mówię, panie profesorze, dlatego, że jeśli mam policzyć punkty, to pani w sekretariacie policzy mi to w 5 minut. I ona nie potrzebuje być profesorem, wystarczy, że umie obsługiwać Excel. Ja potrzebuję pana profesora czy pani profesor oceny, ale oceny, co to wniosło do nauki. Bo pan czy pani zna się na tej tematyce, więc proszę przeczytać tę publikację i powiedzieć, czy to jest wybitne osiągnięcie, czy to jest jakieś przyczynkowe, mało znaczący tekst. Tak? Czy to jest pokazanie na siódmy raz to, co 6 innych już dawno pokazało. Tak? I to jest potwierdzenie, to nie będzie wybitne. Może to będzie przydatne, ale nie wybitne osiągnięcie naukowe. Czyli taka ocena punktowa na rzecz rozpatrywania wniosku jest tak naprawdę bezużyteczna, no bo ona niewiele nam mówi. Natomiast trzeba się zapoznać z tym dorobkiem i pokazać, co tam było ważnego, co wniosło to do nauki. Oczywiście czasami te wskaźniki mogą być pomocne, jak na przykład liczba cytowań, no to widzimy, że te prace, których autorem jest kandydat czy kandydatka, one są czytane, tak? Są uznawane, ale no, pamiętajmy, że to może być jedyne pomocnicze, a nie decydujące. I to jest ważne. Czy my rozpatrujemy wniosek profesorski, habilitacyjny czy doktorski, to clue to jest meritum. Słuchajcie, nie wiem, jak wiele osób zdaje sobie sprawę, co to jest impact factor i jak powstał. Co to jest, to wszyscy wiedzą. Ale jak powstał? Eugene Garfield w
w latach 50. chciał stworzyć narzędzie dla bibliotekarzy. Dlaczego? Bo wtedy nie było jeszcze internetu. No i pytanie było, jakie biblioteka ma prenumerować czasopisma. No oczywiście najlepiej te najbardziej poczytne. No i jak już prenumerujemy, to możemy powiedzieć, czy ktoś je czyta, czy nie, ale dopóki nie zaprenumerujemy, to tego nie wiemy. No więc Garfield stworzył Impact Factor, który miał pokazać, które czasopisma są najczęściej cytowane, w związku z czym, które warto najbardiej prenumerować. Tak? Jeśli ma się ograniczone środki, no to lepiej prenumerować Nature i Science, tak? które mają największe szanse, żeby być poczytnymi czasopismami, niż jakieś lokalne czasopisma. Jak mamy na to środki, to oczywiście tak, ale to miał być ranking dla bibliotekarzy. Tak na marginesie, to przy otwartym dostępie, tak, gdzie w tej chwili bardzo wiele czasopism publikuje w Open Access, to tak rozumiany impact factor w ogóle nie ma znaczenia. Tak? No bo one są w otwartym dostępie, bibliotekarze nie muszą się zastanawiać, czy to publikować, czy nie. Oczywiście to później miało zupełnie inne znaczenie, tak? Stało się jakimś miernikiem wartości czasopisma, ale to też może być złudne. Pokażę Państwu przykład. Konkretny, no akurat nie, troszeczkę na tych bakteriofagach się znam, o których mówiłem. To czasopismo Państwo znacie. Tak? Nie sposób nie znać Lancetu. Okay? Impact Factor 71. A każdy by chciał mieć tam publikację. Parę lat temu ukazała się publikacja, gdzie opisano pierwszą próbę kliniczną z zastosowaniem bakteriofagów. No i świetnie by się wydawało. Tylko, że autorzy popełnili kardynalny błąd. Jaki? Jak przygotowywano bakteriofagi, żeby podać pacjentom, to nie sprawdzono, że po przygotowaniu preparatu, pomiędzy przygotowaniem preparatu a podaniem, miano bakteriofagów, czyli liczba no, żywych w cudzysłowie, tak, ale zdolnych do zakażenia komórek bakteriofagów, które miały zakażać patogenne bakterie, spadło o kilka rzędów wartości. Powinno być 10 do 9 na mililitr, a okazało się, że było 10 do drugiej, 100 fagów. Tak? No i jak podano takie 100 fagów na pacjenta, no nie było żadnych efektów. No nic dziwnego, to w zasadzie jest dawka homeopatyczna. No i konkluzja była taka, że no co prawda nie uzyskano żadnej poprawy, no bo niby jak, no ale pokazaliśmy, że to jest bezpieczne. No że bufor jest bezpieczny, w zasadzie publikacja w Lancet, pokazanie, że bezpiecznie w bufor, który kiedyś zawierał bakteriofagi, no nie jest chyba takim osiągnięciem. Nie wiem, jak to przeszło przez recenzję, nie chcę wnikać, ale ukazało się w Lancet. No, taki błąd, którego no, licencjuszowi bym nie darował, tak? W laboratorium. No i teraz, to była praca z Francji i z Belgii, tak? Ale gdyby to była praca, na podstawie której kandydat, któryś tam z tych autorów, chciałby się starać o tytuł naukowy, bo przecież mam publikację w Lancet, no to RDN by odmówiła. Bo to nie jest wybitne osiągnięcie naukowe. Mimo, że opublikowane w tak wysoko notowanym czasopiśmie. Tak? Jeśli ktoś się zna na tym, jeśli ktoś się nie zna na bakteriofagach, to może no, pewnie fajnie. Jeśli ktoś się zna na tym, to wie, że to jest no, niewybaczalny błąd w sztuce, który powoduje, że te wyniki stają się prawie bezwartościowe. Tak? A więc musimy być rozważni i patrzeć, co dana prasa wniosła, co dany autor wniósł, a nie przyglądać się bibliometrii. Ona może być pomocna, ale też może być wielką pułapką. Dobrze. Stopień doktora habilitowanego. To wszystko, co powiedziałem o tych zasadach gry, czyli co oceniamy, również się tyczy oczywiście habilitacji, natomiast inne są wymagania. Bo wymagania formalne to jest, i tu uwaga, znowu się na tym łapią kandydaci niektórzy, posiadanie osiągnięć, co to znaczy osiągnięć, więcej niż jednego osiągnięcia naukowych stanowiący znaczny wkład autora w rozwój dyscypliny i uwaga, w tym co najmniej jednej monografii lub cyklu
publikacji. Tak? Czyli musimy pokazać ten cykl publikacji, to jest tak jak do tej pory było, ale uwaga, to nie może być jedyne osiągnięcie, czyli kandydat musi pokazać, że coś jeszcze więcej istotnego zrobił. Jeden to jest ten cykl, ale prosimy o coś jeszcze. To może być jedna publikacja, to może być jakiekolwiek inne osiągnięcie, już nie musi być cykl, tak? Ale skoro osiągnięć, to co najmniej dwa. No i drugi warunek, i tutaj mamy stosunkowo liczne, znowu może nie gremialne, ale stosunkowo liczne przykłady odmów nadania stopnia doktora habilitowanego w związku z niespełnieniem drugiego warunku. A drugi warunek jest taki, że kandydat musi się wykazać istotną aktywnością naukową, uwaga, więcej niż jednej uczelni lub jednostce naukowej. I wielu kandydatów, czy co to jest? To jest wymuszenie mobilności, tak mówiąc kolokwialnie. Z tym, że wielu kandydatów próbuje mówić tak, no dobrze, ale ja mam współpracę z francuskim laboratorium albo w Warszawie, albo gdzieś, no i współpracujemy. Ale bardzo dobrze, że współpracujemy. Tylko jeżeli ta współpraca polega na tym, że swoją część badań on wykonuje w swojej macierzystej jednostce, natomiast kolega albo koleżanka robi tamtą część badań w innej i później łączą wyniki i publikują, bardzo fajna współpraca, ale nie spełnia tego warunku. To kandydat musi wykazać się naukową aktywnością więcej niż jednej uczelni. Tak? Czyli trzeba albo pojechać na staż, albo zmienić miejsce pracy, albo chociażby afiliację. Tak? To jest takie wymuszenie mobilności. No i niestety czasami kandydaci naprawdę w wartościowych osiągnięciach przepadają w cudzysłowie na niespełnieniu tego warunku. Tak? Co ważne, ani teraz te osiągnięcia, ani ta aktywność nie ma ram czasowych. W przeciwieństwie do poprzedniej ustawy, która mówiła, że osiągnięcia habilitacyjne muszą mieć miejsce po uzyskaniu stopnia doktora. Ten wymóg został zlikwidowany, czyli wszystko od przedszkola to się liczy teraz do habilitacji, ale są te dwa warunki, tak? Czyli posiadanie osiągnięć stanowiących znaczny wkład autora w rozwój danej dyscypliny, no i ta mobilność, znowu ustawa nie mówi, jak ona musi być długa. To może być tydzień, ale ma być istotna aktywność naukowa. Jeśli ktoś pojedzie do ośrodka, zrobi przez tydzień doświadczenia i z tego wyjdzie ważna publikacja, nie ma problemu, spełniony warunek. Tak? Ale jeśli ktoś pojedzie, zobaczmy, i wygłosi wykład dla studentów, sorry, istotna aktywność naukowa. To jest aktywność dydaktyczna, nie naukowa. Tak? I na tym niestety widzimy wpadki kandydatów, bo mimo bardzo dobrego dorobku zdarzają się, znowu to nie są bardzo liczne przykłady, ale na to trzeba kandydatów uczulić. No i teraz tak, komisja habilitacyjna do niedawna, no i jeszcze przez jakiś czas, może przeprowadzić kolokwium habilitacyjne, z tym, że ono w tej chwili jest obligatoryjne w naukach społecznych, humanistycznych i teologicznych, ale w piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy, gdzie wprowadza obligatoryjne kolokwium habilitacyjne i to kolokwium publiczne, czyli musi być dostęp dla otwartej, znaczy otwarty dostęp w sensie takim, że każdy może przyjść na taki kolokwium. Nie każdy, no to już zależy od komisji habilitacyjnej i od regulacji wewnętrznych uczelni, czy będzie mógł zadawać pytania, czy nie, bo to komisja habilitacyjna przeprowadza, ale kolokwium będzie musiało być publiczne, z tym, że Sejm przyjął, że ten punkt akuratnie wejdzie w życie 1 października 2023. Także jeśli jacyś habilitanci nie lubią kolokwium, no to powinni do 30 września złożyć wniosek habilitacyjny. No i ci, którzy się nie boją dyskusji, mogą poczekać. No oczywiście tak troszkę już z humorem mówię, ale ten punkt będzie obowiązywał od 1 października 2023, jeżeli prezydent podpisze tą ustawę. Wydaje się, że tak. Dobrze, proszę Państwa, co ta komisja habilitacyjna robi po wpłynięciu recenzji? Mianowicie
podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Głosowanie może być jawne albo tajne, w zależności od tego, jak kandydat chce, jak przepisy wewnętrzne uczelni robią, bo pamiętajmy, że w przypadku doktoratów i habilitacji nie ma i póki co nie jest przewidywane żadne rozporządzenie ministra mówiące o szczegółowym trybie postępowania. Te szczegółowe tryby określają uczelnie i instytuty, które mają uprawnienia. Tak? Czyli teraz to uczelnia, instytut decyduje, czy głosowanie jest tajne, czy jawne, czy jest większość zwykła, czy bezwzględna, i tak, jakie jest kworum i tak dalej. Tak? Warto to określić w swoich przepisach wewnętrznych, żeby nie było niedomówień, bo na przykład mam taki telefon od przewodniczącego komisji. Co mam zrobić? Jestem na komisji habilitacyjnej i są głosy tak, 3 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące. A jednostka nie określiła w swoim regulaminie wewnętrznym, czy przyjmujemy uchwały większością zwykłą, czy bezwzględną. Co to znaczy? W większości zwykłej wniosek uzyskuje poparcie, jeśli liczba głosów za jest większa niż liczba głosów przeciwnych. Głosy wstrzymujące się nie liczą, czyli byłoby 3-2 na korzyść kandydata. Ale jeżeli jest większość bezwzględna, to oznacza, że liczba głosów za musi być większa niż suma głosów przeciwnych i wstrzymujących się, aby wniosek uzyskał poparcie, czyli w tym konkretnym przypadku byłoby 3-4 i wniosek nie przechodzi. Diametralnie różne uchwały przy tym samym rozkładzie głosów, ale jeśli jednostka nie określiła, czy decyzje są podejmowane większością zwykłą czy bezwzględną, jest problematyczna sytuacja. Także warto w swoich regulaminach to ująć. Natomiast co jest ważne, że ta opinia komisji habilitacyjnej nie może być pozytywna, jeśli co najmniej 2 recenzje są negatywne. Tak? I na to trzeba zwracać uwagę, bo nawet gdyby komisja przegłosowała, to z mocy prawa takie głosowanie jest nieważne. To ma swoje reperkusje w tym, że oczywiście stopień nadaje podmiot, czyli państwa rady dyscypliny na przykład, tak, czy rady naukowe, instytutów i tak dalej, ale podmiot habilitujący według ustawy odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego w przypadku, gdy opinia komisji jest negatywna. Niezależnie od tego, czy były 2 negatywne recenzje, a wtedy to jest jak gdyby z automatu, czy były pozytywne, ale komisja negatywnie zagłosowała, każde negatywne głosowanie komisji musi skutkować odmową nadania stopnia doktora habilitowanego. Tak? I to jest automat, no, z którego też czasami sobie nie zdajemy sprawy. W odwrotną stronę można. Znaczy, jeśli komisja głosuje pozytywnie, to rada jednostki może nadać stopień albo może odmówić. Natomiast przy negatywnym głosowaniu komisji nie może nic z tym zrobić. Co by nie było, od każdej decyzji odmownej przysługuje odwołanie do RDN. No i wydawałoby się, że na przykład w przypadku 2 negatywnych recenzji, no to ono, takie odwołanie, no co, i tak nic nie mogła jednostka zrobić. Ale taki przykład, mieliśmy ostatnie odwołanie, które RDN poparł. Dlaczego? Dlatego, że kandydatka, która miała 2 negatywne recenzje, wskazała, że te recenzje są wadliwe. W jaki sposób? Otóż recenzenci nie tylko, że w swoich konkluzjach napisali, że kandydatka nie spełnia warunków określonych w ustawie z 2003 roku, czyli już nieobowiązującej, to jeszcze, ale to byś mógł powiedzieć, no dobra, błąd techniczny, pewnie copy-paste z poprzednich recenzji, ale kryteria wzięte pod uwagę przy ocenie były również kryteriami zawartymi w poprzedniej ustawie, czyli czy brał udział w grantach, czy miał osiągnięcia dydaktyczne. To kiedyś było w ustawie poprzedniej, teraz tego nie ma. W związku z czym tak naprawdę ta recenzja nie powinna być przyjęta przez osobę kierującą daną jednostką, no ale została przyjęta. Była negatywna, inaczej nie można było głosować, no ale RDN uznała, że no, w takim razie ta uchwała była wadliwa, bo podjęta na podstawie wadliwie sporządzonych recenzji. Tak? Czyli w nielicznych przypadkach też nawet przy takich wydawałoby się jednoznacznych odmowach, no, można się skutecznie
odwołać. Oczywiście te odwołania nie zawsze są skuteczne, ale to pokazuje tylko, że no, czasami nawet w takich przypadkach można. No i znowu, to co mówiłem, że to te zasady, które stosujemy w profesurach, powinno się stosować również w postępowaniach habilitacyjnych. Czyli nie oceniamy, ile punktów zdobył habilitant, tylko co wniósł do nauki. I tu uwaga, w swoich wewnętrznych regulaminach przestrzegamy tutaj jednostki, aby nie zawierać limitów ilościowych. Wiem, że niektóre jednostki mówią, habilitację można zrobić, jeżeli kandydat ma impact factor jakiś tam, tak, co najmniej. Tego nie powinno się, można zalecać oczywiście, zalecać zawsze można, natomiast nie powinno być twardych limitów. Dlaczego? Dlatego, że jak odmówimy na tej podstawie i kandydat odwoła się czy do RDN-u, czy do sądu, no to nie ma siły, żeby nie wygrał. Tak? No bo to jest poza ustawowe. W związku z czym tego nie powinniśmy robić jakichś ścisłych limitów punktowych, bo nie to oceniamy. Oceniamy meritum dokonań kandydata i można powiedzieć, że jego czy jej osiągnięcia nie wniosły nic ważnego do nauki i dlaczego. Tak? No i okej. Natomiast nie powinno być argumentem to, że miał za mało punktów, czy za mały impact factor, czy za mały indeks Hirscha, czy cokolwiek. No i stopień doktora. To już niewielkie zmiany w tej ustawie, oprócz tego, że trzech recenzentów jest, tak, i tak dalej. Natomiast na jedną sprawę chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie obecne sformułowanie tego, co może stanowić rozprawę doktorską, czyli rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcja i tak dalej, czyli określenie w tym, pozwala teoretycznie na składanie takich doktoratów, które mają formę, nazwijmy to, hybrydową. Co to znaczy? Część wyników opublikowanych, a część nie. I obecna ustawa dopuszcza taką możliwość, żeby na przykład mieć jeden artykuł albo dwa artykuły opublikowane, a resztę wyników przedstawić w formie nieopublikowanej. To nie było możliwe w świetle poprzedniej ustawy. Tam było albo monografia, albo manuskrypt, czyli taka tradycyjna forma doktoratu, albo cykl publikacji. Nie można było tego łączyć. W tej chwili potencjalnie coś takiego jest możliwe. No i powołuje się trzech recenzentów. Znowu przy dwóch negatywnych recenzjach nie można dopuścić kandydata do obrony, czyli znowu jest pewien automatyzm. No i ta ustawa wprowadziła też sankcje dla promotorów. To znaczy, jeżeli promotor miał co najmniej czterech doktorantów, którzy w ostatnich 5 latach zostali skreśleni z listy z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, albo był opiekunem rozprawy co najmniej 2 osób, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, no to taka osoba przez kolejnych 5 lat nie może prowadzić nowych doktorantów. Tak? Takie no, obostrzenia w stosunku do promotorów. No i jeszcze raz podkreślę znowu, w doktoratach również, jeśli to jest cykl publikacji, to nie patrzymy, gdzie one się ukazały. Znaczy możemy patrzeć, ale to nie może być podstawą decyzji, tak? Tylko patrzymy na meritum, jakie jest meritum tej pracy i co kandydat wniósł, tak? Jeśli to była praca wieloautorska. I znowu te wewnętrzne regulaminy, znowu w przypadku doktoratów, też nie powinny zawierać limitów. Mogą oczywiście zawierać wskazówki jakieś, ale nie limity liczbowe, ile impact factor, ile cytowań, ile innych punktów ministerialnych. W ogóle punkty ministerialne w tych ocenach są zupełnie nieprzydatne, szczególnie w profesurach czy habilitacjach. Chociażby z tego powodu, że ostatnio skala się zupełnie zmieniała kilkukrotnie. Tak? Najpierw było do 35 punktów, później do 50, potem do 200, no więc to w ogóle jest nieporównywalne, a jak patrzymy na dorobek profesorski, to to jest dorobek z kilkunastu albo kilkudziesięciu lat najczęściej. Tak? No więc te punkty zupełnie nic nam nie mówią. No i proszę Państwa, na sam koniec, ponieważ organizatorem
jak rozumiem, tego spotkania jest komisja, która zajmuje się sprawami etycznymi, no to w postępowaniach o stopnie też te sprawy powinny być brane pod uwagę, aczkolwiek ta ustawa bardzo ograniczyła możliwości formalnego działania. Mianowicie w przypadku doktoratów mówi się, że w przypadku zaistnienia tam przez KPA przyczyn wznowienia, to są jakieś formalne rzeczy, ale wtedy można wznowić postępowanie. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o stopień doktora przypisała sobie autorstwo fragmentu cudzego utworu, czyli to, co potocznie nazywamy plagiatem, to podmiot dekturyzujący stwierdza nieważność decyzji o nadaniu stopnia. Czyli zwróćmy uwagę, jeżeli dowiemy się, tak, jako podmiot, czyli jako uczelnia, o popełnieniu plagiatu udowodnionego, tak, przez kogoś, kto ma stopień doktora, to w zasadzie nie ma wyjścia, należy stwierdzić nieważność nadania tego stopnia. Tak? I nie dochodzimy wtedy, czy to miało większe, czy był plagiat całego artykułu, czy akapitu, czy rozdziału. Jeśli był stwierdzony plagiat, musimy uznać nieważność nadania tego stopnia. I zwróćmy uwagę, że ustawa mówi, że do postępowań habilitacyjnych odpowiednio stosuje się przepisy ujęte w procedurach doktorskich, czyli to samo w przypadku doktora habilitowanego. Jeśli stwierdzono plagiat, niestety jednostka, która nadała ten stopień, musi go unieważnić. No i jeśli chodzi o postępowanie profesorskie, to jeżeli znowu taki plagiat, będzie podejrzenie o plagiat w przypadku kandydata do profesora, to prezydent może cofnąć wniosek jeszcze raz do RDN-u po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk. Jeżeli wygląda, że jest prawdopodobieństwo popełnienia tego plagiatu, to RDN jeszcze raz wznawia postępowanie i jeszcze raz przygląda się temu wnioskowi. Natomiast to, co wprowadziła ta ustawa przyjęta w piątek przez Sejm, to dodatkowe obostrzenie, mianowicie w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu. Kiedyś dotyczyło to tylko oświadczenia lustracyjnego, jeśli ktoś złożył niezgodnie z prawdą, tak? To wtedy pozbawiało to tytułu profesora. Natomiast w piątek został przyjęty przepis, że do orzeczeń skutkujących utratą tytułu profesora dodano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego fakt naruszenia praw autorskich. Czyli jeśli sąd stwierdzi popełnienie plagiatu, to osobie, którą wcześniej nadano tytuł profesora, ten tytuł jest nieważny. Tak? Także to jest mocne jak gdyby uderzenie w osoby, które popełniają plagiaty. No, jak widzimy, te przepisy etyczne są takie bardzo skoncentrowane, znaczy nie biorą pod uwagę innych potencjalnie nieetycznych postępowań osób, którym nadano stopnie czy tytuły, skupiają się na plagiatach, no ale tak jest przepisane. Oczywiście te inne rzeczy również są brane pod uwagę, ale jak widzimy, one nie mają wprost konsekwencji prawnych i tak naprawdę, jeżeli na przykład ktoś został ukarany, wymyślam teraz, karą dyscyplinarną, bo nie przychodził na zajęcia ze studentami, tak? I rektor go ukarał, no to tak naprawdę nie może to być podstawą do odmowy nadania tytułu na przykład profesora, tak? No bo nie ma takich sankcji ujętych. Natomiast jeśli popełni plagiat, to wtedy tak. No i proszę Państwa, na sam koniec to chciałem Państwa zachęcić do odwiedzania stron internetowych Rady Doskonałości Naukowej, dlatego że tam znajdują się no różne ważne rzeczy, ale między innymi są poradniki dotyczące postępowań habilitacyjnych i profesorskich. Dokładnie wszystko jest wytłumaczone. One są interaktywne, znaczy jak się kliknie w spisie treści, to od razu się przenosimy do rozdziału takiego, który nas interesuje. Są poradniki dotyczące recenzji, jak sporządzać recenzję, to na co zwracać uwagę. Poza tym w przypadku postępowań profesorskich my proponujemy taki formularz
recenzji, która ma być ułatwieniem dla recenzentów, żeby wypełnić ten formularz. Niektóre punkty są dłuższe, niektóre krótsze, ale żeby recenzent wiedział, czego oczekujemy od recenzentów. Także zachęcam do zapoznawania się z tymi materiałami, bo one mogą odpowiedzieć na wiele pytań, które sobie zadajemy. Oczywiście, jeśli mamy pytania, proszę dzwonić czy do biura RDN, czy do mnie. Zawsze odpowiadamy. No bo zależy nam na tym w RDN-ie, żeby te procedury nadawania stopni i tytułów naukowych sprawnie przebiegały i przede wszystkim rzetelnie, żeby to była rzetelna ocena osiągnięć naukowych kandydatów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za, myślę, z jednej strony wprowadzenie, czym jest nauka i jak ją powinniśmy pojmować, a z drugiej strony, jakie pułapki czyhają na naukowców, a z drugiej strony za wyczerpujące wytłumaczenie zmian, które tuż, niektóre już weszły, a niektóre już tuż wejdą, bo widzieliśmy od 1 października, ja myślę, że one są mimo wszystko dość, może za duże słowo, rewolucyjne, ale one dużo zmienią, myślę, również w pracy rad dyscyplin, przynajmniej u nas, bo to inaczej będziemy chyba musieli spojrzeć na kandydatów też. Także za to bardzo serdecznie panu profesorowi dziękujemy. Ja nie wiem, czy mamy pani profesor jeszcze. Jest za 12:15. Proszę państwa, ja w takim razie jednak mimo wszystko zapraszam państwa do dyskusji, do zadawania pytań. Myślę, że na pewno nam się nasunęło szereg pytań, komentarzy. Bardzo proszę. Zrozumiałam, że mogą być krótkie, bo było to podkreślone przy kandydacjach, ale właśnie temat mnie interesuje, przestrzeń czasowa. Tak, znaczy ustawa nie określa żadnych ram czasowych, czyli możemy kolokwialnie powiedzieć, że od przedszkola wszystko się liczy do profesury, tak? Cokolwiek naukowego kandydat zdziałał. Czyli te osiągnięcia, zwróćmy uwagę, że te osiągnięcia wybitne, tak, formalnie one mogą pochodzić nawet z okresu wykonywania pracy doktorskiej. Tak? Oczywiście nie powinniśmy nadawać tytułu czy kolejnego stopnia za dokładnie to samo, za ten stopień już został nadany, czyli powinien być coś więcej, ale wymyślmy sobie taką sytuację, że doktorant wykonywał pracę doktorską, ale jednocześnie prowadził badania w innym projekcie, które nie weszły w skład rozprawy doktorskiej. I jeśli tam był kierownikiem tych badań, pomysłodawcą, wykonawcą i udało mu się zrobić coś wybitnego, to jak najbardziej może to przedstawić jako wybitne osiągnięcie do profesury. Tak samo jeśli chodzi o te staże, tak, które widzisz, staże czy projekty, ustawa nie określa ani ram czasowych, czyli kiedy to było, czy 5 lat temu, czy 30 lat temu, wszystko się liczy. Czyli jeśli ktoś na przykład pojechał jako student na praktykę jakoś do Instytutu Naukowego i tam wykonywał pracę naukową, to trzeba mu zaliczyć jako staż naukowy. Również w przypadku profesor ustawa nie określa efektów. Trzeba mieć wybitne osiągnięcia, to jest raz, ale ustawa nie określa, czy ten grant, czy na przykład te projekty, w których uczestniczył kandydat, czy one się zakończyły pełnym sukcesem, czy może nie. Czy te staże dały jakieś wyniki ważne, czy nie. Żeby spełnić wymóg, trzeba tylko je odbyć. Tak? Natomiast trzeba oczywiście spełnić ten pierwszy wymóg, czyli trzeba mieć w swoim dorobku wybitne osiągnięcia naukowe i bez tego można mieć 30 staży, a i tak
nie powinniśmy popierać takiego wniosku. Jeszcze jedno mam pytanie, jeśli mogę. Odnośnie jednostek, czy chodzi o to, że ta mnogość jednostek to mnogość uniwersytetów, instytutów, czy jednostek na przykład międzywydziałowych? Znaczy jednostek prowadzących badania naukowe, ale to muszą być inne jednostki. Znaczy jeśli ktoś pracuje na wydziale X i popracuje na wydziale Y, to jednostką naukową jest uczelnia, tak? Rozumiem. Nie jej wewnętrzne jednostki organizacyjne. Dobrze, i jeszcze ostatnie, przepraszam, że tyle czasu zajmuję. W tej chwili chyba w takim układzie nie liczy się liczba wypromowanych doktorantów. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Formalnie nie. To znaczy formalnie nie trzeba mieć wypromowanego żadnego doktora, żeby uzyskać tytuł profesora. Znaczy, powiem odwrotnie, nie możemy odmówić poparcia wniosku tylko dlatego, że ktoś nie wypromował doktora, bo nie ma takiego obowiązku. Oczywiście można brać to pod uwagę i recenzent może napisać, a cóż to za wybitny dorobek naukowy, skoro nie potrafił kandydat wypromować doktora, tak? Natomiast wprost nie można odmówić poparcia wniosku profesorskiego tylko na podstawie takiej, że ktoś nie wypromował doktoranta czy doktora, czy ktoś nie miał recenzji doktorskich, habilitacyjnych, to co było poprzednio wymagane. W tej chwili te wymagania w ogóle zniknęły z ustawy, jak również zniknęły wymagania co do osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych. Również tego w ustawie nie ma, w związku z czym jeśli nie było takiej aktywności, to nie może być to podstawą do odmowy poparcia wniosku. Dziękuję pięknie. Mhm. Dziękuję bardzo, zapraszam Państwa. Dzień dobry, Adam Radzewicki, Uniwersytet Wrocławski. Jestem przewodniczącym Rady Dyscypliny Naukowej i Nauki Socjologiczne u nas, także zupełnie inna dyscyplina. Ja mam pytanie odnośnie tego, co pan profesor powiedział odnośnie stopnia doktora habilitowanego i aktywności naukowej więcej niż jednej uczelni. Czy taka interpretacja, która tutaj została przedstawiona, czyli że chodzi o zatrudnienie de facto albo odbycie stażu, czy to jest interpretacja, która jest wiążąca? Bo ja odnoszę wrażenie, że w wielu recenzjach habilitacyjnych, z którymi miałem do czynienia, to do końca ona nie była jak gdyby tak jednoznacznie tutaj przedstawiona. Znaczy, to była kwestia jakiejś współpracy w zespole badawczym na przykład i odbycia jakiejś mobilności w tym zakresie. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie podobne do jak tej pani miała. Może prosiłbym jakieś pogłębienie odpowiedzi tutaj. To jest pytanie o ten okres oceny dorobku w przypadku habilitacji i w przypadku profesur. Czy rzeczywiście jest tak, że znaczy, no jest tak, no bo w ustawie tak jest, że nie ma tych ram czasowych, tylko jakie to ma implikacje, jakie to ma konsekwencje, jak to pogodzić z tym, że nie można dwa razy nagradzać za to samo, mówiąc krótko, tak? Dobrze. No już mówię. Faktycznie w wielu recenzjach widzimy, czy w recenzjach, czy nawet w decyzjach komisji habilitacyjnej, ten wymóg aktywności naukowej więcej niż jednej jednostce, no jest, powiem kolokwialnie, naciągany albo naginany. Ta interpretacja wynika z literalnego brzmienia. Oczywiście RDN nie jest ustawodawcą i nie może interpretować prawa, no sąd może tak to zrobić, natomiast jeżeli ten element nie zostanie spełniony, tak, bo powiem tak, pełna władza jest dla komisji habilitacyjnej i podmiotu habilitującego. Czyli nawet jak ktoś nie był nigdzie, a komisja uzna, że jednak spełnił ten warunek, no to formalnie ma takie prawo i można nadać stopień. Ale gdyby się zdarzyła taka sytuacja, tak, że stopień został nadany i jakiś życzliwy napisał do RDN-u, przepraszam bardzo, ale doktorowi Iksińskiemu nadano stopień doktora habilitowanego, a nie spełnił wymagania formalnego, czyli nie odbył żadnego stażu i podpisze się taki życzliwy Iksiński, to RDN wznowi postępowanie. Tak? Znaczy zobaczy, że jest nieprawidłowość, nie może odebrać stopnia, bo tego nie może, ale może nakazać jeszcze raz przeprowadzić takie postępowanie, bo
jest duże prawdopodobieństwo, że stopień został nadany z naruszeniem prawa. Tak? Także takie jest niebezpieczeństwo zbyt łagodnego traktowania tego przepisu. Natomiast to trzeba podkreślić, oczywiście to jest wykładnia RDN-u, która nie jest obowiązująca w sensie takim, że musi tak być. To podmiot habilitacyjny jest odpowiedzialny za interpretację prawa. Natomiast z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że to musi być mobilność. To może być, nie musi być zatrudnienie, tak, gdzieś tam. Można pojechać na staż w postaci wolontariatu. Proszę bardzo, tak? Tylko trzeba pracować w innej jednostce na rzecz tej jednostki, tak? Może to być praca wirtualna, jeśli ktoś się zatrudni w Instytucie X, tak? Bioinformatyki i będzie wykonywał tą pracę u siebie w domu, tak, na swoim komputerze, ale będzie miał afiliację tego Instytutu Bioinformatyki w publikacji, to też należałoby uznać, że spełnił ten wymóg aktywności naukowej w więcej niż jednej instytucji. Tak? Natomiast co do drugiego pytania, no tak jak powiedziałem, ani przepisy o tytule, ani o stopniach naukowych w tej chwili nie wskazują ram czasowych. Tym ograniczeniem, żeby nie można było z tych samych publikacji, tak, czy z tych samych osiągnięć uzyskać najpierw doktoratu, później habilitacji, później profesury, jest ta mnogość, znaczy użyta liczba mnoga. Znaczy, jeśli ktoś miał doktorat, tak, i teraz ma uzyskać stopień doktora habilitowanego i podaje, no jedno z moich osiągnięć to jest mój doktorat, no to ta ustawa mówi, a jeszcze pokaż drugie osiągnięcie, tak? Jakie były inne osiągnięcia i jeszcze tą aktywność naukową więcej niż jednej jednostce. W przypadku profesury znowu mówimy o wybitnych osiągnięciach naukowych, nie o jednym osiągnięciu. To jest to zabezpieczenie, że liczymy dobrze od przedszkola, ale trzeba pokazać mnogość tych osiągnięć. Dziękuję. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Grzegorz Kluczyk, projektor do spraw nauki i rozwoju Politechnika Opolska. Ja mam pytanie trochę z innej strony, bo rozumiem, że nie mamy tyle czasu na dyskusję. Mi osobiście jest ciężko zgodzić się z tym, że te zasady są jakieś takie klarowne i idą w dobrym kierunku. Ja mam wrażenie, że jakby prym nad RDN-em przejęli prawnicy, nie tyle merytoryka. Natomiast pytanie moje jest takie, dotyczące tej formy, że my musimy pewne rzeczy udowadniać, obojętnie czy na etapie habilitacji, czy profesury. To, że ktoś odbył staż i czy prowadził te badania, bo to obojętnie na którym etapie, prowadził badania w innej jednostce, czy z tego musi być jakiś efekt, bo on prowadził badania, będzie miał na piśmie to napisane, ale nie powstała z tego żadna publikacja, a w najlepszym przypadku przecież można zrobić plakat konferencyjny. Tutaj pytanie, które do tej pory chyba jeszcze nie padło, co to jest konflikt interesów, tak? To znaczy chodzi mi o to, że czy recenzentem może być ktoś, kto recenzował temu kandydatowi, nie wiem, doktoranta, czy kandydat był recenzentem doktoratu od recenzenta, czy to już jest konflikt, czy jeszcze jesteśmy daleko od tego, bo za chwilę nie będzie miał kto recenzować profesury. Dobrze. No więc powiem od razu tak, znaczy ani RDN, ani jednostki mogą wymagać, bo mogą w swoich regulaminach, ale w RDN-ie nie wymagamy żadnych potwierdzeń, tak? Na przykład, jak jest potwierdzenie, że ktoś był na jakimś stażu, no to świetnie, ale można napisać, oświadczam, że byłem na stażu tu i tu. Podpisuję pod oświadczeniem, jeżeli później wyjdzie, że nakłamał, no to jest zupełnie co innego, bo to już jest odpowiedzialność karna, tak, za złożenie fałszywego świadectwa, oświadczenia. Ale nie ma wymogów, że musi być papier na wszystko. Ważne jest meritum, odbył staż, nie odbył staż. Również w przypadku na przykład profesur nie są kluczowe efekty tego stażu. Tak? Wystarczy, że go odbył, no i już się to jak gdyby zalicza do spełnienia wymogów formalnych. W przypadku habilitacji jest o tyle, że ustawa mówi o istotnej aktywności
naukowej, więcej niż jednym, tak? Czyli no, za istotną trudno uznać, jak ktoś pojedzie do innego laboratorium i popatrzy sobie, jak ktoś zrobił doświadczenie, tak? No, interpretacja znowu przy habilitacji należy do komisji habilitacyjnej i podmiotu habilitującego. Natomiast no, patrząc formalnie, w przypadku habilitacji to musi być ta istotna. A czy my uznamy za istotną aktywność powstanie posteru, czy to musi być publikacja, to już leży w gestii komisji habilitacyjnej i podmiotu habilitującego, natomiast musi być no, ten warunek spełniony. Ja bym tu, znaczy w RDN-ie, oczywiście my musimy się trzymać przepisów, no bo jesteśmy organem administracji publicznej i co więcej podlegamy pod kodeks postępowania administracyjnego, co jest dla nas niewygodne, bo to nakłada pewien kaganiec. Natomiast no, staramy się, żeby w jak największej mierze jednak to była ocena merytoryczna, to o czym mówiłem. Nie punkty, nie ta. Trzeba spełnić te minimalne wymagania ustawowe, ale to, na co zwracamy uwagę, to meritum. Tak? To jest clue. Dobrze, drugie pytanie było? Konflikt interesów. Konflikt interesów, dobrze. No więc znowu, nie ma formalnej definicji, tak? Znaczy formalnej, prawnej definicji. Przyjmujemy, że konflikt interesów zachodzi wtedy, kiedy recenzent nie jest w stanie wydać obiektywnej opinii. No i teraz tak, z założenia w RDN-ie wychodzimy, że nie powołujemy recenzentów, którzy mają jakieś wspólne publikacje z kandydatem albo uczestniczyli w tych samych projektach jako współpracownicy. Natomiast całą resztę oddajemy w gestii sumienia recenzenta. Centralna komisja miała takie wytyczne, że recenzowanie właśnie w poprzednie doktoratu czy habilitacji już stanowiło konflikt interesów. W RDN-ie odeszliśmy od tej interpretacji. Znaczy to, że ktoś recenzował czyjś doktorat, nie stanowi według nas stricte konfliktu interesów, chyba że recenzent powie, nie jestem w stanie obiektywnie ocenić tego kandydata. Proszę bardzo, wtedy losujemy następnego. Natomiast tutaj no, głównie chodzi nie o to, żeby nakładać jakieś restrykcje, tylko o taką przejrzystość, tak? Żeby pokazać, czy recenzent uważa, że potrafi dokonać obiektywnej oceny. Zakładamy, że wspólne publikacje i wspólne projekty stanowią taką przeszkodę no, niewątpliwą, w związku z czym po prostu nie powołujemy takich recenzentów, natomiast prawnie nie ma przeszkody, nawet żeby w takich przypadkach powołać. No, czasami zdarzy się, ktoś miał jakiś wspólny poster z kandydatem 20 lat temu. Tak? No dobrze, no to czasami nawet może go nie znać, bo to były zebrane dane na przykład z wielu ośrodków. Tak? No i tam żadnego konfliktu interesu, który by uniemożliwiał wydanie obiektywnej opinii, nie istnieje. Tak? Ale to jest tak naprawdę dla sumienia recenzenta, czy uważa, że potrafi obiektywnie, bez żadnych sympatii czy antypatii ocenić ten dorobek, czy nie. I tu pozostawiamy głównie recenzentom tą decyzję. Natomiast faktycznie nie powołujemy recenzentów mających wspólne publikacje. No tak z założenia, że to jest ogromne prawdopodobieństwo, że nie będą chcieli recenzować. Kolejne pytanie, panie profesorze. Dzień dobry, Angelika Zysak, Uniwersytet Przyrodniczy. Ja takie króciutkie pytanie tylko o projekty. Tam pan profesor wspominał, że jakby ważny jest udział w projektach, tak? Czyli nie musi to być jakby kierownictwo, a wystarczy... Tak, poprzednia ustawa mówiła, że kandydat musi kierować zespołami. W tej chwili jest tylko uczestnictwo w projektach, czyli można brać udział, nie trzeba być kierownikiem, a spełnia się ten wymóg formalny. Dzień dobry, Marta Sochocka, Instytut Immunologii Polskiej Akademii Nauk. Ja mam do pana profesora pytanie, jakbyśmy mogli wrócić do tych habilitacyjnych postępowań i tego punktu pierwszego, gdzie kandydat musi wykazać osiągnięcia i pan profesor zwrócił uwagę, że to są osiągnięcia w liczbie mnogiej, czyli wskazuje na cykl publikacji, który będzie stanowił podstawę, ale tam są inne osiągnięcia i co możemy przez nie rozumieć tak
jakieś konkretne przykłady, na przykład czy w międzyczasie również uzyskał jakiś ciekawy patent, coś takiego, czy jakieś przykłady pan profesor może... Znaczy cokolwiek naukowego, czy patent, ale to może być inna publikacja, tak? Inna tematycznie od tego cyklu publikacji. I to może być jedna, to nie musi być cykl publikacji, może być cokolwiek. Jeśli ktoś uważa, że przedstawił coś przełomowego na konferencji, też może to być tym osiągnięciem, ale trzeba przekonać komisję habilitacyjną, że to osiągnięcie miało istotny wpływ na rozwój danej dyscypliny. Tak? Chodzi o to, żeby te osiągnięcia nie były ograniczone do jednego cyklu publikacji i koniec. Tak? Bo jeżeli kandydat czy kandydatka do wniosku habilitacyjnego załączy cykl publikacji, nawet jeśli on będzie obejmował 30 artykułów, ale na tym się będzie kończyć dorobek, to z punktu widzenia tej ustawy nie spełnia się wymogów formalnych. Czyli trzeba mieć ten cykl publikacji albo monografię, no zależy w jakich naukach, tak? W naukach społecznych, humanistycznych ta monografia jest często przedstawiana, w naukach eksperymentalnych częściej jest to cykl publikacji, ale oprócz tego cyklu trzeba pokazać, że jeszcze coś ma się istotnego, takiego, który stanowi znaczny wkład w rozwój danej dyscypliny. Tak, to mogą być cykl, czyli co najmniej dwie. Tak? Natomiast nie ma minimum żadnego, oprócz tego, że jeśli cykl, to uznajemy, że to są co najmniej dwie. Jeśli to będą dwie znakomite publikacje, to oczywiście spełniają ten warunek. Jeśli będzie 10 mało znaczących, to nie spełniają. Ja mam pytanie, ja nie chciałbym też zdominować, ale mam takie pytanie, bo pan profesor powiedział, że tylko jedna tam jest nowa ustawa, która ma zostać podpisana, tylko zostało, żeby prezydent to podpisał. No jako osoby, które w pewnym sensie zarządzają nauką na swoich uczelniach, coś czuję, że będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo dużo roboty. Chodzi mi dokładnie o to, tam pan profesor wspomniał o tym, że można odebrać tytuł profesora, jeżeli udowodni się komuś plagiat. Czy tak, to nawet nie tylko można, trzeba. Myślę, że wszyscy się z tym, wszyscy pracujący się z tym zgodzą. Natomiast czy to dotyczy też profesor sprzed iluś tam lat? Tak, to tu nie ma znowu ram czasowych. To znaczy, jeśli ktoś dostał 30 lat temu tytuł profesora, a jutro popełni plagiat, to zgodnie z tą ustawą traci tytuł profesora. No to dobrze, myślałem, że będziemy mieli dużo pracy, bo pewnie... Proszę mi wierzyć osób, które lubują się w pisaniu różnych dziwnych rzeczy. Tylko to musi być sądownie udowodnione, tak? Ale my będziemy mieli dużo pracy, żeby to procedować. Niekoniecznie to się skończy pozytywnie, bo tak jakoś czuję. No, znaczy w przypadku profesor nie trzeba niczego procedować. To jest z ustawy, czyli po prostu prezydent wydaje decyzję i koniec. No tak, ale tak, tylko trzeba to udowodnić. Zgłoszenia będą do nas. Tak, oczywiście, no i trzeba to wtedy zgłosić do sądu. Z tym, że plagiat jest w tej chwili ścigany z mocy prawa, tak? Znaczy nikt nie musi zgłaszać. Jeśli ktoś wie, tak, to powinien zgłosić do prokuratury i nie musi być to z oskarżenia prywatnego, tak? Czyli ani instytucjonalnego, tylko z mocy prawa. No tak, jeżeli ktoś wie i nie podejmie działań, to jest. To też jest wykroczenie. Też jest wykroczenie. Nie? Dobrze, to ja dziękuję za to. Ja tylko dopytam jeszcze może, panie profesorze, tutaj. Ja rozumiem, że z mocy prawa profesor traci tytuł, to automatycznie stopnie również zostają, że tak powiem. Tak, tylko z tym, że w przypadku stopni to jednostka musi podjąć uchwałę o unieważnieniu tego stopnia. Tak? Czyli tu jest ten etap, że musi, znaczy nie ma wyjścia, ale musi być uchwała unieważniająca. Adam Matkowski, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutycznej, ale pytanie jest ogólne, dotyczące tych artykułów 194 i 195 o naruszaniu praw autorskich. Czy należy to tak rozumieć, że jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, czy praw autorskich związanych z procedowaniem o nadania stopnia? To znaczy, jeżeli ktoś w habilitacji zrobił plagiat, to należy wznowić postępowanie, czy jeżeli zrobił plagiat w ogóle gdzieś w swojej działalności naukowej, to też należy wznowić postępowanie? Też, znaczy przeczytajmy to. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o stopień doktora przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu,
podmiot doktoryzujący stwierdza nieważność decyzji o nadaniu stopnia. Czyli to nie musi być to, co wchodzi w skład, czy osiągnięcia, czy rozprawy doktorskiej. Jakikolwiek plagiat, potwierdzony oczywiście, tak, formalnie, skutkuje odebraniem stopnia. Tak, dokładnie. Tak, to... Nie. Przypisanie sobie części cudzego utworu, czyli autoplagiat nie jest ścigany w formie prawnej, tak? Znaczy w ogóle w prawie nie ma pojęcia autoplagiatu, to jest takie kolokwialne stwierdzenie. To przy postępowaniach mówi się o nieuzasadnionym pomnożeniu dorobku. Tak? Natomiast to nie jest ścigane z mocy prawa, w związku z czym żaden sąd nie podejmie działań w kierunku orzeczenia autoplagiatu, no bo nie ma takiego przepisu. Czyli jeśli tylko cudze tekst się przywłaszczy, no to wtedy mamy do czynienia z tymi artykułami, o których tutaj, które tu widzimy, tak? Skutkujące takie bardzo restrykcyjnie odebraniem stopnia lub tytułu. Natomiast autoplagiat, no oczywiście to powinniśmy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków, w sensie takim, że jak ktoś trzy razy opublikował to samo, to powinien mieć jedną publikację, a nie trzy. Natomiast to nie ma aż takich restrykcji jak przy plagiacie z innego autora. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zapytać, skomentować? O, pan profesor Szelok. Znaczy, możliwości są o tyle, że decyzję podejmuje rada, tak? Naukowa czy rada dyscypliny, w zależności od jednostki. Z tym, że jeżeli uchwała komisji habilitacyjnej jest negatywna, to w zasadzie nie ma możliwości głosowania pozytywnego. Natomiast co można, jeśli widzimy na przykład, tak? Widzimy, że ta komisja habilitacyjna popełniła jakiś ewidentny błąd. Oczywiście należy podjąć uchwałę o odmowie, ale dać znać do RDN-u, że komisja popełniła błąd. No i wtedy RDN niewątpliwie wznowi postępowanie. I jak wznawiamy postępowanie, to też zauważmy, co jednostka może zrobić. Jednostka może oprzeć się w dalszym ciągu na uchwałach tej komisji, ale może powołać zupełnie nową komisję. Czyli zwrócić się do RDN-u o wyznaczenie znowu trzech nowych recenzentów i nowego przewodniczącego i samemu dokooptować recenzenta, członka i sekretarza. I to przy wznowieniu jest absolutnie możliwe. Oczywiście trzeba będzie pokryć koszty, ale znowu. Ale możemy to zrobić, jeżeli mamy zastrzeżenia do pracy komisji habilitacyjnej. Czyli nie możemy zanegować jej negatywnej uchwały, ale możemy doprowadzić do wznowienia postępowania. Natomiast przy pozytywnej uchwale, a widzimy, że kandydat nie spełnił kryteriów, no to Rada ma pełne prawo odmówienia wbrew temu, co komisja przegłosowała. Oczywiście, jeśli były błędy popełnione, też można wznowić w drugą stronę, tak? Ale potrzebujemy pisma podpisanego do RDN-u. My powiem tak, anonimy czasami bierzemy pod uwagę w tym sensie wtedy, kiedy jest ewidentna możliwość sprawdzenia tej informacji, tak? Znaczy, jeśli przychodzi anonim i pisze, że Iksiński popełnił plagiat tu i tu, no to jest to do sprawdzenia, tak? No, fizycznie można zobaczyć, czy jest przepisane, czy nie. Natomiast jeśli wpływa anonim, który mówi, że Y-owski ma słaby dorobek, no to wyrzucamy to do kosza, tak? No bo to komisja miała ocenić, a nie my. No, różne są, proszę Państwa. W RDN-ie nie mamy tygodnia, żeby nie było jakichś uprzejmych doniesień. Są różne takie kuriozalne, by się wydawało. No, mogę opowiedzieć taką historyjkę chociażby, oczywiście bez żadnych nazwisk, ale wpływa na przykład podpisany wniosek, aby unieważnić stopień doktora habilitowanego, bo kandydatka na kolokwium miała zbyt łatwe pytania. Tak, problem jest taki, że jeśli jest to podpisane pismo, to musimy zareagować. Czyli co? No to piszemy do dziekana, bardzo proszę o sprawdzenie tej informacji. No to co? No to dziekan powołuje komisję,
ta komisja przegląda wszystkie dokumenty, sprawdza, po pół roku przysyłają nam informacje, sprawdziliśmy, nic takiego się nie stało, no i umarzamy postępowanie. Problem jest taki, że jak ktoś chciał dokuczyć tej osobie, no to dokuczył, tak? Bo ona przez pół roku wie, że takie postępowanie się toczyło. Jeśli jest list podpisany, to nie jest to tak, że to można sobie tak bez... Bo gdyby to był anonim, to byśmy wyrzucili do kosza. Ale jak to jest podpisane, to wiadomo, na czyj wniosek to jest. I teraz taka osoba może oskarżyć tą osobę o oszczerstwo. Tak? I to już jest postępowanie karne. W związku z czym to też nie jest tak, że można sobie na kolegów bezkarnie donosić fałszywe oskarżenia. Tak? Także, ale są takie sytuacje. Czy jeszcze można kogoś zaprosić do dyskusji? No jeśli nie, to chyba bardzo musimy podziękować panu profesorowi. Bardzo to było, myślę, interesujące i ważne dla nas spotkanie. A myślę też, że to jest ciekawy moment, dlatego że jak gdyby, jeśli przechodzimy od takich ocen właśnie bardzo opartych na parametryzacji, to zaczynamy czuć chyba takie odium odpowiedzialności, dlatego że wymaga recenzowanie, wymaga od nas no, znacznie bardziej musimy się zaangażować w przeczytanie, w oceny, w przemyślenie, w poczytanie literatury, której dotyczy poruszany przedmiot. No i należy też, proszę Państwa, myślę, zdać sobie sprawę, że spoczywa na nas też taka ogromna, niełatwa odpowiedzialność, dlatego że łatwiej jest napisać laurkę, niż napisać, że uważam, że ten habilitant, kandydata profesora nie uzyskał rzeczywiście przełomowych osiągnięć. Tak więc myślę, że na pewno to jest też dla środowiska wyzwanie. Tak, zdecydowanie tu chciałem podkreślić, że my bardzo cenimy sobie krytyczne recenzje w RDN-ie. Tak? Znaczy, tak naprawdę najmniej przydatne w całej ocenie to są takie recenzje, których niestety wpływa trochę, które ograniczają się do przypisania faktów z autoreferatu, no i później konkluzji, czy to spełnia, czy nie spełnia, bo tak naprawdę no nie wiemy dlaczego. Tak? Dlaczego recenzent uważa, że to jest wybitne, albo uważa, że to jest niewybitne. Tak samo recenzje, które mówią, to jest źle, to jest źle, to jest źle, to jest źle, ale jednak kandydat spełnia, wymaga. Znowu anegdota. Państwa, w wymaganiach do tytułu profesora tym najważniejszym to są wybitne osiągnięcia naukowe, tak? No i czytamy recenzję, która mówi, no to zrobił to i to, taka wyliczanka i w konkluzji. Co prawda kandydat nie ma wybitnych osiągnięć, ale uważam, że spełnia wymagania ustawowe. No więc nie może, skoro nie ma wybitnych osiągnięć, to nie spełnia wymagań ustawowych, już literalnie biorąc pod uwagę taką recenzję. I takie recenzje są tak naprawdę kłopotliwe dla RDN-u, dlatego że jeśli będzie 5 takich recenzji i my widzimy, że to jest słaby dorobek i odmawiamy, no to kandydat idzie do sądu, a sąd mówi, no jak to, 5 pozytywnych recenzji, to nie, RDN nie ufa swoim własnym recenzentom, których powołał, no to o co tu chodzi? Tak? No i cofa jeszcze, na szczęście, proszę Państwa, to jest też, jak macie doktorantów, habilitantów, albo sami jesteście, albo sami staracie się o tytuł profesora. Zwróćcie uwagę na to, że w tej chwili 90% albo więcej odmów skutkuje odwołaniami. Z tym, że jeśli to są odwołania merytoryczne, to wszystko jest dobrze, bo wtedy rozpatrujemy. Może się pomyliliśmy, RDN też nie jest nieomylny, może czegoś nie zauważyliśmy, tak, jakichś wybitnych osiągnięć, albo nie uznaliśmy je za wybitne, a są. Natomiast bardzo często, i to jest ogrom takich odwołań, gdzie kandydaci po prostu wskazują na jakieś drobne błędy formalne. A tu było zawiadomienie o Radzie Dyscypliny niedostarczone na czas. Nie jak regulamin na przykład uczelni mówi, że na tydzień przed posiedzeniem, tylko to dotarło na 4 dni przed posiedzeniem. No i są kancelarie prawne, które już się wyspecjalizowały w pisaniu takich odwołań. No i tego typu błędy wytykają.
Oczywiście biorą za to niezłe pieniądze, już im zarabiają, no i dobrze, że zarabiają, tylko że trochę szkoda, że ci kandydaci dają się naciągać. Dlaczego? Dlatego, że ani RDN, ani sąd, nawet jak pójdą do sądu, nie jest władny zmienić decyzji. Co może zrobić? Może unieważnić tą decyzję i poprosić, poprosić o ponowne rozpatrzenie sprawy, czyli weźmy ten przykład, tak, że faktycznie nie było dostarczone na czas zawiadomienie o posiedzeniu rady, no to był błąd formalny, trzeba tą uchwałę unieważnić, no i my unieważniamy, proszę przeprowadzić zgodnie z procedurą. No i merytorycznie to nic nie zmienia, ten dorobek i tak zostanie oceniony jako niespełniający warunków, no tylko teraz już dziekan tak się postara, czy przewodniczący rady, że będzie w terminie dostarczone, no i znowu będzie negatywna ocena. I wtedy, jak to działa, tak samo sąd. Sąd też nie może zmienić decyzji, nie może powiedzieć, że teraz proszę nadać stopień doktora, czy doktora habilitowanego, czy tytuł profesora. Może unieważnić tę decyzję i przeprocedować jeszcze raz, co zwykle, jeśli to nie jest merytoryczna kwestia, no to będzie taka sama, tylko już przeprowadzona zgodnie z wszystkimi procedurami. Natomiast pamiętajmy, że po odmowie poparcia wniosku profesorskiego jest 5 lat karencji, natomiast po odmowie wniosku habilitacyjnego są 2 lata karencji. I te 2 lata nie liczą się od pierwotnej daty decyzji, tylko od uprawomocnienia się. Czyli jak ktoś się odwoła do RDN, a później do sądu, to te 5 lat albo te 2 lata liczą się od ostatecznej decyzji, czyli cała ta procedura, która czasami latami trwa, jak ona się dopiero skończy, dopiero zacznie biec ten okres 2 lub 5 lat, czyli kandydat tak naprawdę traci na tym. Jeżeli to są tylko formalne rzeczy, to nic się nie zyska, tak? Tylko straci się pieniądze i czas. Merytorycznie tak, jeśli ktoś widzi, że merytorycznie była pomyłka, warto się odwoływać. Natomiast formalnie to będzie skutkowało tylko ponowną opinią, która będzie taka sama. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja myślę, że to, co wyciągniemy już tak podsumowując na koniec, to w recenzentach, czy w stosunku do recenzentów są duże oczekiwania i słusznie, ale też na recenzentach jest duże odium odpowiedzialności, jak widzicie sami państwo, bo konsekwencje tego są no, dość znaczne, chociażby te okresy, to co mówiłeś Grzegorz, karencji tak. I tak dalej. No więc nie mówiąc już o innych kwestiach związanych z całą procedurą, także to są bardzo istotne rzeczy i to na nas będzie ta odpowiedzialność, że nie tylko na recenzentach, ale na komisjach i radach. I radach tak naprawdę, dokładnie tak. Także to myślę, że pod tym kątem i nie tylko oczywiście było to bardzo cenne spotkanie, bardzo cenne informacje. Jeszcze raz nisko się kłaniamy i bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Ja może tylko na koniec jeszcze powiem, że my w RDN-ie przeprowadzamy procedury profesorskie. Naprawdę na tych zespołach my każdemu wnioskowi się przyglądamy bardzo dokładnie. Znaczy są wnioski takie, że ewidentnie widać nam po pierwszym spojrzeniu, że to jest znakomity dorobek i nie ma co dyskutować. Natomiast tam, gdzie są jakiekolwiek kontrowersje, stosunkowo często zdarza się, że nawet jak jest negatywna opinia zespołu, ale ona jest tak głosowanie w okolicach remisu, to cofamy to na zespół. Prosimy zespoły, żeby zaprosiły recenzentów na posiedzenie, żeby ich dopytać, dlaczego niektórzy uważają, że to jest wybitne, a niektórzy nie. Czasami to trwa troszkę dłużej, ale naprawdę chcemy to zrobić bardzo rzetelnie i jeśli zespół sam tego nie widzi, to prezydium często cofa właśnie wniosek. Dobrze, nie podejmujemy decyzji w tym miesiącu, zaproście państwo recenzentów, przedyskutujcie i wtedy podejmiemy decyzję, bo często te sprawy, no jak wiemy, skoro nie opieramy się na bibliometrii, no to nie ma tak, że jak ktoś ma 102 punkty, to przechodzi, a jak ma 98, to nie. Tak? To nie jest sport, gdzie możemy powiedzieć, dobrze, kwalifikuje się, jak przebiegnie setkę w 11 sekund, a jak przebiegnie w 10,5 albo w 12, to już nie. To nie tak działa. Tak? Tu musimy subiektywnie, to jest zawsze subiektywna ocena, prawda? No nie ma obiektywnych ocen wybitności.
Tak, to zawsze jest subiektywna ocena recenzenta, ale dlatego jest 5 recenzentów, a nie 1. I dlatego jest skład zespołu kilkunastoosobowy czy kilkudziesięciu, w zależności od dziedziny, a nie jedna osoba, bo to są decyzje kolegialne. No i wypracowujemy to, czy uznać, czy nie uznać. A jak uznamy, że to nie jest, ale kandydat ma argumenty, że pomyliliśmy się, zawsze może się odwołać i to odwołanie nie jest żadnym wstydem. No po prostu trzeba wskazać, szanowni państwo, ale tutaj nie zauważyliście tego. Tak? Napisaliście, że tego nie mam, a ja to mam. Tak? No i w związku z tym tego też nie trzeba się bać, ale najważniejsze to jest ta rzetelna ocena, żeby to nie była pobieżna ocena, że ktoś spojrzy, policzy punkty, powie, ach, to jest dobre albo to się nie nadaje. Przeczytajmy to, co kandydat zdziałał, no i wtedy możemy podejmować rzetelne decyzje. Jeszcze raz bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję. Dziękuję w imieniu państwa, w imieniu pani profesor. Dziękujemy pani profesor za zorganizowanie tego spotkania z panem profesorem. Myślę, że jeszcze dyskusje będą trwały długo i działania pewnie, ale to dobrze, bo to zawsze przynosi konkretny efekt. Bardzo dziękujemy panu profesorowi. Dziękuję państwu bardzo.